Pani prezes Domagała, prezes naszego Zakładu Budynków Miejskich, myślę, że Państwo bardzo dobrze znacie panią prezes, która z Wami współpracuje od lat, pan dyrektor Wiesław Sosin, odpowiedzialny za nasze drogi, między innymi. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że w związku z tym, że mieliśmy okazję przekazać Państwu również program tego dzisiejszego spotkania, myślę, że zaczniemy od naszych inwestycji, potem przejdziemy do naszych propozycji, a potem ja będę miała do Was wielką prośbę, a potem Wy będziecie mówić, co chcecie ode mnie i od nas wszystkich, a potem ja będę miała do Was wielką prośbę, ale to myślę, że w dalszej części oddaję głos panu wiceburmistrzowi. Dzień dobry Państwu. Jeszcze chciałbym przywitać przedstawicieli energetyki cieszyńskiej, inwestora w zakresie tej inwestycji uciepłownienia ulicy Głębokiej, a także panią Martę Marat-Wojciechowską z firmy Kelvin, która będzie realizowała na zlecenie energetyki cieszyńskiej właśnie tą inwestycję. Krótka agenda dzisiejszego spotkania. Pierwsze to przedstawienie przez panią prezes Domagałę propozycji ulg czynszowych, ale też polityki czynszowej zaproponowanej przez ZBM, przez miasto. Następnie informacja na temat realizacji inwestycji budowa sieci ciepłowniczej na ulicy Głębokiej. Kolejny temat to organizacja Jarmarku Cieszyńskiego, funkcjonowanie ulicy Głębokiej, rozmowy na temat wizji ulicy Głębokiej. Ja z częścią Państwa już miałem okazję się spotkać na początku tego tygodnia, roznosząc zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Część osób wiem, że została poinformowana, czy to zaproszenie zostało przekazane przez Państwa pracowników. Jeszcze jedna taka kwestia, może myślę, że taka porządkowa, ale też prośba z naszej strony, aby to spotkanie mogło przebiec w miarę sprawnie i w warunkach komfortowych. Moja propozycja jest taka, że postaram się to spotkanie moderować. Za chwilę oddam głos pani prezes. Natomiast jeśli będą jakiekolwiek pytania do poszczególnych punktów, pozwolicie państwo, że będę wtedy władał mikrofonem, wyłapywał z sali zgłoszenia i indywidualnie wtedy każdy z państwa, jeśli będzie miał ochotę, zabierze głos. Nie ukrywam, że chciałbym uniknąć takiej sytuacji, żebyśmy się gdzieś tam wzajemnie nie przekrzykiwali, ale zadawali równolegle pytania, żeby każdy, kto będzie chciał, mógł zabrać głos i usłyszeć odpowiedź na nurtujące go kwestie. Ja oddaję głos pani prezes Domagale w zakresie właśnie polityki czynszowej miasta i propozycji w tym zakresie. Proszę Państwa, serdecznie witam jeszcze raz Państwa wszystkich. Propozycje, które Państwu będę chciała za chwilkę przedstawić, są dlatego gotowe, że Państwo, właściwie ci, którzy prowadzą działalność w naszych lokalach użytkowych, właściwie jesteście w stałym kontakcie ze mną i ta sytuacja, te Wasze obawy, które gdzieś tam pojawiały się już od zeszłego roku czy wcześniej, one do mnie docierały, zwłaszcza w takich osobistych rozmowach, które Państwo ze mną odbywali, i również są one wynikiem naszych dotychczasowych doświadczeń, bo tak jak z pewnością Państwo pamiętacie, przy naszych rozmowach zawsze to podkreślam. Wasza dobrze prowadzona i efektywna i opłacalna działalność to są regularnie płacone czynsze i to są pieniądze do budżetu miasta, którymi tylko my zarządzamy. I dzięki Waszej działalności i naszej dobrej współpracy możemy wykonywać zadania własne gminy, bo ZBM jest tylko zarządcą i tak jak każda spółdzielnia i inny zarządca utrzymuje się ze swojej usługi, a działalność gospodarczą, którą Państwo prowadzicie i za którą płacicie czynsze, to te dochody są przeznaczane na zadania własne gminy. Jeżeli Państwo w jakiejś części naszego spotkania będziecie chcieli się dowiedzieć na co i ile, to oczywiście bardzo chętnie takich informacji udzielę.
W ubiegłym roku już podjęliśmy pewne działania, które miały na celu przygotowanie takiego troszeczkę wyprzedzającego programu pomocowego. Ja nazywam to dla cieszyńskich kupców. Teraz to pojęcie jest dzisiaj szerzej rozumiane dla przedsiębiorców. Mam tutaj na myśli przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w komunalnych lokalach użytkowych. Bo proszę Państwa, miejskie lokale zlokalizowane, czy gdzie Państwo prowadzicie działalność, to nie tylko lokale komunalne, ale również lokale prywatne. No więc w ubiegłym roku już jakby wychodząc nie tyle naprzeciw Państwa oczekiwaniom, ale również obawom moim, postanowiliśmy przygotować jakieś założenia do programu, który nazwałam tak, który miałby służyć pomocą cieszyńskim kupcom. Jak się pojawiła galeria i pierwsze obawy, że ona może w jakiś sposób negatywny wpłynąć na Państwa działalność, ale również generalnie zmiana siły nabywczej pieniądza, wymiany z Czechami i tak dalej. I proszę Państwa, ja przyjęłam dzisiaj, przynajmniej mam zamiar, żeby takim ludzkim językiem, prostszym językiem niż to, co jest opublikowane na naszych stronach, bo to wszystko, o czym teraz powiem, jest na stronach internetowych zarówno BIP-u, czyli informatora Urzędu Miejskiego, naszego właściciela gminy Cieszyn, ale jest również opublikowane na stronach internetowych ZBM-u. Ale to są uchwały, to są pewne suche informacje, które pewnie będą wymagały jakiegoś komentarza. Więc proszę Państwa, czemu miały te zmiany czy ten program służyć? Wprowadziliśmy nowe zasady dotyczące oddawania w najem komunalnych lokali użytkowych. Do czego się to sprowadza? Są te zasady, ja nie chcę powiedzieć, że łagodniejsze, bardziej wychodzące naprzeciw temu, co Państwo sugerowali. Jest bardziej w zasadach przyjęta elastyczna metoda podchodzenia do zmiany profilu działalności w lokalach, które Państwo prowadzicie. Zaraz więcej szczegółów na ten temat powiem. Natomiast, tak jak powiedziałam na wstępie, to są zmiany, które jakby były sygnalizowane przez Państwa. I to są zasady, o których zaraz powiem. Ale niezależnie od tego została podjęta uchwała w zakresie konkretnych zwolnień stawek czynszowych związanych z pogarszającą się czy trudną sytuacją ekonomiczną przedsiębiorców, ale taki rodzaj pomocy już wchodzi w zakres pomocy de minimis z wszystkimi tego konsekwencjami. I nie dlatego, że chcemy Państwu utrudniać dostęp do tych obniżek, ale dlatego, że miasto musi stosować reguły gry przy prowadzeniu działalności gospodarczej, takie, jakie nakładają przepisy zarówno prawa naszego wewnętrznego polskiego, ale również przepisy prawa Unii Europejskiej. I też kilka słów Państwu powiem i wyjaśnię, na czym i kiedy z takiej obniżki stawek czynszowych można korzystać. W tym miejscu, żeby może później nie zapomnieć, bo może inne tematy jakby pochłoną naszą dyskusję, operacja, którą Państwu proponujemy jako użytkownik i zarządca w imieniu gminy tym mieniem, w tym roku budżetowym będzie nas kosztowało 200 tysięcy złotych. Tak, jesteśmy na taką kwotę przygotowani. Dla porównania, mówię to tylko w imieniu ZBM-u, bo tutaj my nie jesteśmy w stanie może wszystkich Państwa oczekiwań spełnić. To są na przykład 5 takich elewacji, jak elewacja głęboka 10 na przykład, lub 1,5 elewacji takiej jak Olszaka 1 i 3, to Państwo widzicie, to są elewacje komunalne, które między innymi ze środków wypracowanych z wynajmu lokali użytkowych, z działalności gospodarczej, jakie miasto prowadzi, są wykonywane. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o tą pierwszą zasadę, a mianowicie o pierwszą propozycję, która mieści się w zasadach i trybie przeprowadzania przetargów na oddawanie w najem lokali użytkowych. Jeszcze raz zachęcam do szczegółów i do naszej strony internetowej. To pierwsza taka istotna zmiana, która również była przez Państwa sugerowana, że w trybie bezprzetargowym, to są ważne tryby bez przetargu, mogą wstępować również małżonkowie najemcy w przypadku,
Jeżeli najemca główny zrezygnuje, przejdzie na emeryturę lub z innych przyczyn nie może prowadzić działalności gospodarczej w lokalu, jego małżonek może bez przetargu ten lokal przejąć. Do tej pory obowiązywała sztywna zasada, że tylko emerytura lub renta dotychczasowego najemcy dawała możliwość bezprzetargowego przejęcia lokalu. Następnie, proszę Państwa, też sugestia Państwa, większości kupców, którzy chcąc sobie jakby pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej, czy zmniejszenia kosztów prowadzenia tej działalności, zwracali się o wyrażanie zgody na podnajem części lokalu. Były bardzo rygorystyczne te zasady. Podnajemca, nawet wieloletni, bo tu mówimy zawsze o wieloletnich najemcach, nie miał prawa bezprzetargowego wstąpienia w stosunek najmu, jeżeli główny najemca z jakichś przyczyn uzasadnionych rezygnował. W tej chwili i dla głównego najemcy, który ma pewnie jakieś zobowiązania i wzajemne relacje z podnajemcą, ale również z naszego punktu widzenia, nie ma sensu organizować nowego przetargu, jeżeli najmem lokalu jest zainteresowany podnajemca wieloletni, który zna rynek, który wie, jak się prowadzi działalność tak w danym lokalu. To jest również podpowiedź Państwa i ta podpowiedź się w tych zasadach znalazła. W tych zasadach, proszę Państwa, jest pierwsza grupa obniżek stawek czynszowych. I zwracam Państwa uwagę, że obniżkę stawki czynszowej można udzielić na podstawie tych zasad i niezależnie od tego, na podstawie tej ustawy o pomocy, uchwały o pomocy de minimis, o której powiem później. Także to jest jakby niezależne i niewykluczające się. Po pierwsze, to co Państwa też będzie dzisiaj interesować, bo spotkanie tematycznie, przedmiotem dzisiejszego spotkania są głównie ewentualne roboty w pasach drogowych w sąsiedztwie Państwa lokali. I z kolei te rozwiązania, które tu proponujemy, one też są wyprzedzające. A dlaczego one się tutaj znalazły? Bo większość z Państwa pamięta nasze wzajemne kłopoty przy remoncie kanalizacji. I wtedy, jak Państwo sobie przypominacie, myśmy również zwalniali Państwa. Najpierw 10 wszystkich, później 20, później 30 i tak dalej. A tak do końca nie bardzo wiedzieliśmy, kto jest organizatorem robót, na jakiej zasadzie i na jak długo. I wprowadziliśmy wtedy już niezależnie od wszystkiego zasady, że jeżeli jest zajęcie chodnika, wejścia do lokalu, niezależnie od tego, z jakiego powodu, Państwa to nie musi interesować, pan dyrektor Sosin jest zobowiązany, żeby powiadomić mnie o każdej wydanej zgodzie na zajęcie pasa drogowego i na mocy tej uchwały zarządu możecie Państwo liczyć na obniżenie stawki czynszu do 80%, jeżeli następuje wyłączenie chodnika z użytkowania przed wejściem, niezależnie z jakich przyczyn, czy to jest gazownia, energetyka, woda, cokolwiek, z tym, że to utrudnienie musi trwać co najmniej 3 dni i na każdy dzień następny, że nie jeden dzień i już zwolnienie. Wyłączenie z ruchu drogi przebiegającej bezpośrednio przed wejściem do lokalu przy czynnym chodniku, obniżenie do 50%. Z powodu wszystkich czasowych remontów, na przykład elewacji, dachów, wewnętrznych instalacji, co ma miejsce w tej chwili również w związku z wprowadzaniem do budynków instalacji centralnego ogrzewania, czyli wymiany urządzeń grzewczych i wszystkich innych. To nie jest lista zamknięta i bardzo Państwa proszę, żeby tak te zasady czytać. To są przykładowe sytuacje, kiedy z takiego zwolnienia można skorzystać. Na czas faktycznych utrudnień, wtedy, kiedy jest na przykład postawione rusztowanie. I dodatkowa sprawa nowa, proszę Państwa. Jeżeli Państwo przebranżawiacie lokal, to znaczy prowadzicie działalność na przykład handlową, z innych zasad wynika, że możecie zmienić branżę, przy nawet zmianie i obniżeniu stawki do średniej w tej nowej branży i chcecie przystosować lokal, prawda, do tej nowej działalności. Również przysługuje Państwu obniżenie stawki czynszu do 50% obowiązującej stawki, przy czym przy przebranżowieniu nie może to być dłużej niż jeden miesiąc.
Z każdych z tych proponowanych tutaj zasad najemcy korzystają. Ja tutaj oczywiście widzę najemców, bo Państwo tutaj reprezentujecie naszych najemców wieloletnich, więc mieliście już Państwo również z tych możliwości korzystania. Na wniosek najemcy może dojść i dochodzi do obniżenia stawek czynszu za pomieszczenia zapleczy magazynów do 50% dotychczasowej stawki. Czyli to, co kiedyś było trudne do załatwienia przy dość sztywnych procedurach. Płacicie Państwo czynną stawkę wyłącznie za czynną powierzchnię lokalu. Pomieszczenia, ubikacji, zapleczy, tylko taki wniosek Państwo musicie złożyć. Za pomieszczenia sanitarne i piwnice obniżenie do 80% stawki. O, teraz brzydko, ale to muszę sobie odwrócić. Tutaj też taka uwaga dość istotna, bo pewnie ktoś może pomyśleć, że tak sobie przeorganizuje lokal, że będzie miał same zaplecze albo same sanitarne. Nie może to oczywiście przekroczyć 30% powierzchni lokalu i dotyczy to nie nowych najemców, którzy w określonej sytuacji dziś, teraz, w tej koniunkturze podejmują tą decyzję, tylko to są propozycje dla Państwa, dla tych, których zaskoczyła w jakiś sposób sytuacja gospodarcza, czy sytuacja, no powiedzmy, faktyczna, która ma miejsce, bo trudno powiedzieć, czy jakieś skutki ewidentne widzimy z powodu na przykład pojawienia się galerii, ale jesteśmy do tego przygotowani, że możemy już tutaj Państwu coś zaproponować. Proszę Państwa, bardzo ważna zmiana, z której również korzystają najemcy. Na wniosek najemcy wynajmującego lokal użytkowy można wyrazić właśnie zgodę na zmianę branży i jeżeli ta nowa branża w średniej ma niższą stawkę niż dotychczasowa, podam przykład, prowadzę sklep, średnia jest na przykład 20 zł, chcę zrobić usługę, stawka jest 15, bez przetargu, po przebranżowieniu ustala się stawkę 15 zł. Proszę Państwa, średnia stawka, którą w jaki sposób Państwo pokażemy, jak one są kształtowane w całych zasobach komunalnych, lokali użytkowych, żebyście wiedzieli. Średnia stawka najmu za lokal użytkowy jest niewiele ponad 17 zł. Średnia. W branżach i w strefach, zobaczycie Państwo, Pan Burmistrz pokaże później slajd, jak wyglądają średnie stawki. Żeby Państwu, żeby ustalić uczciwe reguły gry, co 3 miesiące są zmieniane średnie stawki za najem lokali użytkowych i są ustalane, proszę Państwa, rzetelnie. Usługa to jest usługa, biuro to jest biuro, a nie kancelaria prawna czy adwokacka. Usługi finansowe i banki są traktowane oddzielnie, kiedyś były razem, czyli ta średnia w usługach jest dużo niższa. Czyli jeżeli się ktoś decyduje na zmianę branży, proszę zapytać czy sprawdzić, bo średnie będą teraz publikowane. Czyli Państwo sobie sami możecie przeanalizować, czy ta średnia stawka Wam się opłaci, a tak jak mówię, rzetelnie jest wliczona. Nie są dołożone takie działalności, które tą stawkę podwyższają. Przy krótkiej prezentacji uchwały o pomocy de minimis zobaczycie, że te średnie stawki, prawidłowe ich ustalenie jest bardzo ważne. I proszę Państwa, następna rzecz, nie wtrącamy się tak naprawdę do formy, w jakiej Państwo tą działalność gospodarczą prowadzicie. Czy to jest franczyza, czy to jest jakiś inny rodzaj działalności, czyli jakby nie będzie już kontroli, kas fiskalnych i tak dalej, bo to się wiązało z podnajmami. Natomiast dla rzetelności sprawy i wynika to zresztą i z kodeksu cywilnego i z naszych umów najmu, należy wynajmującego powiadomić tylko, co, kto, a nie już nie chodzi nam za ile. Proszę Państwa, przypominam też, że warunki umowy najmu, treść umowy najmu to jest efekt negocjacji z dawnym towarzystwem kupieckim. To jest umowa, która była negocjowana z ówczesnymi władzami miasta. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się tej umowie jeszcze przyjrzeć i żeby ewentualnie w tych zakresach, które Państwo zasygnalizujecie, oczywiście musimy tutaj działać w granicach kodeksu cywilnego, bo tu przypominam jeszcze raz,
Miasto jako właściciel tych lokali nie może prowadzić tutaj swobodnej działalności bez narażenia się na konsekwencje prawne. Jeżeli jest uzasadniona, faktycznie trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorców, na zasadach pomocy de minimis miasto może takiej ulgi udzielić, ale miasto, mówię tutaj bardzo może tak ogólnie, ale no osoby reprezentujące mienie komunalne nie mogą nagle powiedzieć, i proszę Państwa, od jutra wszyscy macie lokale za darmo. Tego nie wolno zrobić nam, bo musimy racjonalnie, zgodnie z przepisami tymi lokalami zarządzać. Pokażemy Wam, jak jest skonstruowana ustawa o pomocy de minimis, podlegająca pełnej kontroli Urzędu Ochrony Konsumentów i ile możemy, tyle Państwu tej ulgi zaproponujemy. Więc to są ulgi, które wynikają z tych zasad. Proszę sobie na spokojnie to przeczytać na stronach internetowych i możecie z tych zasad wszyscy korzystać. Niezależnie od tego, 16 lutego weszła w życie, po zatwierdzeniu właśnie przez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, uchwała zarządu spółki, która była zatwierdzona i zaakceptowana przez Zgromadzenie Wspólników spółki w osobie pani burmistrz, ustalająca zasady i tryb udzielania obniżek stawek czynszowych w ramach właśnie pomocy de minimis, czyli tej pomocy, którą może miasto zaoferować przedsiębiorcy. Ta pomoc jest regulowana przepisami prawa i w ramach tej możliwości zaproponowaliśmy Państwu możliwość obniżek. I tak jak powiedziałam, skutki finansowe tej uchwały to jest 200 tysięcy złotych. Oczywiście nie wiemy, jakie będą skutki wynikające z Państwa obniżonego faktycznie dochodu, który będziecie mogli sobie dopiero przeanalizować za jakiś czas. Proszę Państwa, z pomocą publiczną, to dwa słowa takiego wyjaśnienia, mamy do czynienia wówczas, gdy ta pomoc jest udzielana na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. ZBM jako spółka komunalna, której właścicielem jedynym jest miasto Cieszyn, jest przedsiębiorstwem publicznym i w żaden inny sposób takiej ulgi nie może udzielić ani miasto, ani my, tylko w ramach pomocy de minimis. I właśnie ta pomoc, ta uchwała była tą formą takiej pomocy, którą chcieliśmy Państwu wyprzedzająco zaoferować, bo jeszcze nikt z nas nie wie, co się wydarzy, ale żeby Państwu pomóc jako przedsiębiorcom, ale również dla nas stworzyć jakąś stabilność, żebyście mogli ten najtrudniejszy okres obserwacji rynku przeżyć. I zaraz Wam powiem, na czym to polega. I uchwała weszła w życie dopiero właśnie po zatwierdzeniu przez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji Konsumentów. Podlega bardzo szczegółowemu badaniu, czy aby miasto, czy organy miejskie nie poszły za daleko, czy nie naruszyły zasad uczciwej konkurencji. My prowadzimy działalność gospodarczą, bo te lokale zostały nam oddane w użytkowanie. Musimy nimi zarządzać w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. I pani burmistrz również jest obligowana tutaj tymi samymi przepisami. I pamiętajcie Państwo o tym, że uchwała Zgromadzenia Wspólników, która obejmuje tą decyzję o pomocy de minimis, musi być uzasadniona wyjątkową, uzasadnioną sytuacją przedsiębiorców. Czyli coś musi się wydarzyć w funkcjonowaniu przedsiębiorcy, żeby taki czy inny procent, czy na takich zasadach został Państwu zaproponowany. I już szybciutko dwa słowa o tych. Tak, mam teraz tak dużo tych różnych ściąg, że muszę wyciągnąć właściwą. Proszę Państwa, tak, teraz nowa uchwała i tu chyba też kilka słów muszę Państwu wyjaśnić, żebyście wiedzieli, jak z tego korzystać. Na wniosek najemcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zarząd, czyli my, może udzielić obniżenia obowiązującej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego w dwóch przypadkach, które się wzajemnie nie wykluczają. Czyli i z jednego, i z drugiego Państwo niektórzy możecie skorzystać.
Pierwszy przypadek, gdy stawka czynszu najmu dla danego lokalu jest wyższa od średniej obowiązującej w danej branży i strefie, obniżamy o 50%, ponad 50%, obniżamy stawkę podstawową o 20%. Jeżeli stawka podstawowa jest wyższa od średniej w granicach 40 do 50, obniżamy 10. Mam tu dokładnie wyliczone, ile najemców, zaraz Państwu może tutaj, żebym się nie odrywała, powiem, dość duża grupa, prawie 60, może skorzystać z tej formy, że mają stawkę wyższą od średniej w branży i strefie. Żeby ocenić, czy to się Państwu należy, proszę sobie przeanalizować te średnie, które Państwo tutaj będziecie mieć i na stronie internetowej, zwłaszcza, bo trudno to w warunkach takich roboczych to analizować. To jest jeden przypadek, czyli każda osoba, która ma wyższą średnią, wyższą stawkę od średniej w branży i strefie, może z tej ulgi skorzystać. I proszę Państwa, nowość dla wszystkich, i dla tej pierwszej grupy, i dla wszystkich, niezależnie od wysokości stawki. W przypadku stwierdzenia spadku przychodu w przedstawionym dla porównania kwartalnym analogicznym okresie według takiej proporcji. Spadek przychodów powyżej 50%, obniżenie stawki o 20%, spadek przychodu do 50%, obniżenie stawki o 10%. Państwo wskazujecie okres kwartalny do porównania. To może być styczeń do marca zeszłego roku, do stycznia do marca tego roku. To może być następny kwartał. Sami wskazujecie, który okres chcecie porównać. Jeżeli Państwu się przypomina sytuacja związana z kanalizacją, to chciałabym od razu już sprostować. Tam była inna sytuacja. Tam żeśmy proponowali zwolnienia z czynszu z tytułu szkody wyrządzonej działaniami, tymi robotami ziemnymi i tak dalej. Tu mamy z pomocą de minimis do czynienia, czyli z wszystkimi regułami, które wynikają z tej uchwały. Kto może z tego skorzystać? Wszyscy najemcy, którzy mają aktualne umowy najmu, ale są najemcami co najmniej 24 miesiące, czyli 2 lata. Czyli te osoby, które dziś, teraz, wczoraj, pół roku temu wystartowały w przetargu, zaoferowały wysokie stawki, nie mogą się powoływać na ustawę de minimis, bo z pełną świadomością ryzyka gospodarczego taką stawkę zaproponowały. Ta pomoc jest skierowana do najemców, którzy co najmniej 2 lata tą działalność prowadzą. Nie posiadają zaległości, czyli jeżeli, zresztą generalnie, proszę Państwa, tu trzeba jasno powiedzieć, poziom zaległości z lokali użytkowych jest mniej niż jeden przypis, 70% przypisu, czyli tak naprawdę należałoby powiedzieć, że nie ma zaległości z lokali użytkowych bieżących, nie mówię o spornych, o sądowych, ale bieżących nie ma, czyli Państwo po prostu czynsze regulujecie w porządku. Te osoby, które mają jakieś okresowe trudności, zawierają porozumienia, ale tutaj dlatego o tym mówię, że trzeba sobie najpierw uregulować, uporządkować ewentualną kwestię zadłużenia, żeby z pomocy de minimis skorzystać. Również nie możecie być Państwo dłużnikami względem gminy Cieszyn czy ZUS-u, czy innych organów, gdzie są te opłaty publiczno-prawne. Proszę Państwa, tak, również pomoc tego typu jest, nie może być kierowana do osób, które już podnajmują, czy chcą podnająć część lokalu, bo to jest również już pomoc traktowana przez nas jako udzielenie pomocy, czyli muszą prowadzić tą działalność samodzielnie. Na wniosek najemcy, no i oczywiście musi Państwo złożyć wnioski, na naszych stronach internetowych są podane wszystkie konieczne dokumenty, o których mówią przepisy prawa, nie my. Jeżeli chodzi o pomoc de minimis, jeżeli chodzi o tamtą uchwałę, proszę Państwa, jest opracowany najprostszy, jaki się dało, wniosek, że Państwo tylko krzyżyk zakreślacie, z której formy pomocy chcecie skorzystać. Proszę też sobie przejrzeć, przeanalizować swoją sytuację. Na wniosek najemcy, który dokonał zmiany branży prowadzonej działalności w lokalu użytkowym za naszą zgodą,
można wyrazić zgodę na zmianę dotychczasowej stawki czynszu i ustalenie nowej, nie mniejszej niż średnia stawka czynszu w danej branży i strefie. Czyli tutaj też macie swobodę. Tutaj, proszę Państwa, żeby nie zabierać już dużo czasu, to są wszystkie reguły gry, które narzuca na nas ustawa o pomocy de minimis. Myślę, że dopiero taka lektura tego, jakby dopasowanie do własnej sytuacji pozwoli sobie odpowiedzieć na pytanie z czego, na ile i można skorzystać. Może to tylko, co jeszcze jest ważne. 6 miesięcy jest ta obniżka na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy w przypadku, gdyby ta okoliczność, która stanowi podstawę, właściwie ten spadek obrotów, no bo tą stawkę to powiedzmy do 12 miesięcy można z takiej ulgi skorzystać. Także wydaje się, proszę Państwa, że ten niepewny czas, bo tak by na to trzeba było spojrzeć, bo jeszcze nic tak dokładnie nie wiem, Państwo odczuwacie, że coś się na rynku dzieje, ale jeżeli na stan 31 grudzień 2018 100% lokali użytkowych było wynajętych, 100%, nawet te niezbyt ciekawe, to ja nie mogę, proszę wybaczyć, rozumiejąc Waszą sytuację, bo gdybym nie rozumiała, nie byłoby dzisiejszej propozycji, ale nie mogę powiedzieć, że jest problem w obłożeniu lokali użytkowych. Na jednym ze slajdów pan burmistrz Państwu pokaże, co jest na dzień dzisiejszy. Jest kilka, które są w toku procedur przetargowych, prawda? Natomiast mamy ten czas, ten program, który Państwu proponujemy, na 12, w sumie 6 do 12 miesięcy. Czas obserwacji, co się dzieje i ewentualnego podjęcia decyzji, co dalej. Co dalej, jeżeli się te obawy faktycznie potwierdzą, zmiana koniunktury, zmiana jakby rozłożenia sił w handlu, prawda? Jeżeli wpłynie na Waszą działalność w taki sposób, że będziecie mogli to wykazać, a tak jak mówię, konieczność wykazania tych elementów finansowych nie jest naszym wymysłem, tylko ustawodawcy. Z mojej strony są powołane specjalnie służby po to, w ramach oczywiście zakładu, żeby Państwo mieli pewność tajemnicy handlowej, indywidualnej rozmowy z klientem, zabezpieczenia dokumentów finansowych bez towarzystwa następnego klienta, jakiejś innej urzędniczki, będzie to robiła zastępca głównego księgowego, żeby Państwo mieli pewność, zresztą ci, co korzystali już z tych obniżeń na podobnych zasadach przy kanalizacji wiedzą jak się to odbywa. Więc zaraz będą Państwo mieli okazję zobaczyć, ile tych wolnych lokali użytkowych jest. Mówimy tylko o lokalach komunalnych. Zarządzamy czynnymi takimi lokalami komercyjnymi. Ich jest 232. Oczywiście w samych zasobach miejskich jest ich więcej, ale mówię o takich, które mogą przynosić dochód, bo tu mówimy o różnego rodzaju magazynach, piwnicach. 232 komercyjne lokale. Dokładnie nie pamiętam, czy w tej chwili 4 są w trakcie procedury przetargowej, to nawet to nie jest promil, co wcale nie oznacza i bardzo proszę, żeby Państwo mnie tak nie zrozumieli, że bagatelizuje problem. Nie, ale na ten moment nie mogę wprowadzać atmosfery, że mam lokale puste. Robimy wszystko, żeby lokale nie były puste. Tutaj na wniosek Państwa Burmistrzów, Zgromadzenia Wspólników, z czym się absolutnie zgadzam, należy robić w większym zakresie konkursy ofert, nie licytacje. Do tej pory, jak Państwo wiecie, licytacja rozstrzygała. Licytacja to tylko pieniądze. Ja oczywiście wiem, że tu jest większe ryzyko, bo to, co się mnie podoba jako sposób zagospodarowania, to nie do końca osobie, która nie wygrała takiego konkursu ofert, ale trudno. Tylko w taki sposób możemy kształtować wizerunek miasta, żeby preferować pewne działalności w tych rejonach miasta, gdzie chcemy na przykład bardziej się skupić na kulturze czy jakiejś innej działalności niż wyłącznie handel. Ale proszę Państwa, musicie też zrozumieć, jesteście przedsiębiorcami, że my mamy obowiązek zarabiania na lokalach. Oczywiście to nie może się odbywać za wszelką cenę, ale musi się to odbywać w granicach rozsądku, bo miasto z tych pieniędzy musi pokryć swoje zadania własne. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, jakie zadania i za ile, to tak jak powiedziałam, powiem. I jeżeli nie zarobimy na lokalach na tym, to trzeba będzie z budżetu miasta wyłożyć pieniądze, powtarzam, na zadania własne.
Bo tak jak mówię, zarządca się utrzymuje z usługi, a nie z tego, że wypłacicie czynsze, bo czynsze są przeznaczane na sfinansowanie zadań własnych wymienionych w ustawie, które musi gmina wykonać. I musimy tutaj połączyć pomoc dla was, jeżeli chodzi o wynajem, ale z działalnością gospodarczą, którą firma prowadzi. Dlatego też, tak jak powiedziałam na wstępie, bardzo doceniam współpracę z państwem. Przecież mnie znacie, przychodzicie do mnie w różnych sprawach i swoich trudnych sytuacji materialnych, ale również w rozmowach zawsze was pytam o sugestie, o pomoc w pewnych sprawach, bo z waszego punktu widzenia to wygląda pewnie inaczej. Wszystkie wasze sugestie, które mogłam uwzględnić, które mogłam zaproponować i które znalazły zrozumienie, uznanie ze strony Zgromadzenia Wspólników Pani Burmistrz, one się w proponowanych zasadach znalazły. Ale proszę też tego nie traktować jako listę zamkniętą, koniec, amen, bo życie jest bogatsze niż nam się dzisiaj wydaje i zobaczymy, co ten rok przyniesie. To jest to, co możemy zaproponować tu i teraz. Ja oczywiście jestem do dyspozycji, no nie wszystkie oczywiście może odpowiedzi państwu tutaj udzielę. Chciałam może coś na temat pomocy de minimis, żebyście wiedzieli, ale szkoda może tutaj czasu. Ja mam taką informację, taką po ludzku napisaną. Dam również na stronę internetową, żebyście państwo sobie poczytali, bo to mam tak napisane, tak jak mówię, po ludzku. I zachęcam, zapraszam do mnie. I ja na pewno każdą waszą wątpliwość w tych kategoriach, w tych ramach dzisiejszej pomocy, ja państwu wyjaśnię. Natomiast tyle, co możemy ze swojej strony państwu zaproponować, jeżeli chodzi o ulgi czynszowe tymczasem, to jest tyle. No i myślę, że to będzie początek zmian. Dziękuję. Jakby jeszcze pani prezes mogła objaśnić, tu mamy tak... Aktualnie ogłoszone przetargi w pozycjach 1-3 było już rozstrzygnięcie dzisiaj, natomiast kolejne, widzą państwo data przetargu 4 kwietnia. Natomiast chciałbym pokazać tabelę średnie stawki czynszu w lokalach użytkowych, o których wspominała pani prezes, od których zależy ta kwestia uzyskania zwolnień czy możliwości skorzystania z pomocy de minimis. Jak to się przedstawia w poszczególnych strefach, jeśli mogłaby pani jeszcze wyjaśnić tutaj wszystkim zgromadzonym zapisy tej tabeli. Tak, więc proszę państwa, ta tabela od teraz, myślę, że ona już jest na stronach internetowych, będzie zmieniana co najmniej raz na 3 miesiące, bo moim zdaniem jest to bardzo ważna tabela, od której tą pomoc uzależniamy. Branże mają taki charakter umowny, ale pod nazwą no, kryje się przedmiot działania, także wydaje się, że sama branża może nie budzi wątpliwości, handlowa, usługowa. Ja już zasygnalizowałam, że usługa to jest usługa. To jest szewc, to jest jakaś usługa taka w normalnym sensu, stricte znaczeniu. Natomiast branża gastronomiczna to mamy lokale, strefa zero. Strefa zero to jest rynek i głęboka. Już staramy się na przykład sejmową traktować jako strefę pierwszą w tej chwili, dlatego że jednak też lokalizacja na przykład w suterynie czy gdzieś poniżej chodnika to już można potraktować jako strefę pierwszą. Strefa druga, no to już mamy wyższą bramę, tamte górnicę górną i tak dalej. Strefa trzecia, ZOR mniej więcej. Zresztą państwo macie lokale, to mniej więcej też się orientujecie. Branża biurowa to naprawdę tylko biura. Proszę zwrócić uwagę, nie ma tu kancelarii prawnych, nie ma tu kancelarii podatkowych, gdzie te stawki są wyższe i one tą średnią zawyżały, jak mówiliśmy o średniej za biura. Branża magazynowa to sensu stricte magazyny i proszę państwa, banki, proszę zwrócić uwagę, i usługi finansowe są oddzielnie. Dlatego, że banki, usługi finansowe były kiedyś w usługach i średnia stawka za usługę w strefie zero była bardzo wysoka. W tej chwili banki są osobno, usługi finansowe osobno, kancelarie prawne osobno. Przy czym, proszę państwa, tak się kształtują średnie stawki w strefach i branżach, ale na całe zasoby, uwzględniając wszystkie lokale, te 232, średnia stawka jest 17,08. I proszę państwa, nie ma już stawek 80, 90, to już jest melodia przeszłości. Tym bardziej, że teraz te osoby, które mają wyższe stawki niż te średnie, mogą występować o obniżenie na podstawie ustawy o pomocy de minimis bez zaświadczeń o przychodach. Żebyśmy się tu dobrze rozumieli.
ta możliwość skorzystania z obniżki z powodu wysokiej stawki nie wyklucza. Czyli może być taka sytuacja, że przez pół roku ktoś korzysta z tego obniżenia, na następne pół roku korzysta z obniżenia w związku ze spadkiem przychodu. Tak. Także proszę Państwa, no, tak jak mówię, no, tych informacji jest na pewno sporo. Na pewno postaram się jak najwięcej informacji takich, bym powiedziała, przełożonych na potoczny język do internetu opublikować. Strony tutaj, proszę Państwa, też na jednym ze slajdów są podane linki do naszych stron i do PIP-u, ale zachęcam do strony ZBM-owskiej. My tam naprawdę piszemy, wyjaśniamy po ludzku to, co się dzieje w gospodarce mieszkaniowej. Można też sygnalizować tematy, o które by Państwo chcieli czy porozmawiać, czy ewentualnie co miałabym umieścić na stronie internetowej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zaczęliśmy od tego tematu, ponieważ w trakcie, kiedy roznosiłem zaproszenia w poniedziałek, to ten temat był też najczęściej sygnalizowany przez Państwa, jeśli już rozmawialiśmy. Jeśli są pytania do Pani Prezes, takie, które powinny dzisiaj zapaść, bądź mają Państwo jakieś sugestie, to proszę, jest teraz czas na to. Natomiast jeśli nie będzie, to już tutaj odsyłamy indywidualnie do ZBM-u, do Pani Prezes i na stronę internetową, ale też osobiście na Liburnię. Ale widzę, że jest jedno pytanie. Dzień dobry, Małgorzata Bielosz-Szczepka. Ja prowadzę działalność na rynku w Cieszynie już ponad 20 lat. Pierwsze moje pytanie to, z czego wynika wyliczenie stawki w poszczególnych grupach? To wynika z wszystkich zawartych umów. Po kolei, umowa po umowie i tak jak się wylicza średnio. Takie stawki są w umowach najmu faktycznie zawartych. Czy w takim razie nie powinniśmy zacząć od tego, że stawka powinna być wyliczona jednak z dochodów, jakie w danych branżach osiągamy? Dlatego, że nasuwa mi się takie pytanie, czy na przykład branża gastronomiczna w porównaniu z branżą handlową, kto prowadzi działalność, to pewnie wie, że marże, czyli automatycznie dochody są inne w branży handlowej, inne w gastronomicznej. Pytanie, czy nie należy i usługi, czy nie należy zmodyfikować właśnie tego, nie brać pod uwagę istniejących, tylko zająć jakieś inne mechanizmy? Nie umiem odpowiedzieć, ale na pewno... Może jest to temat do dyskusji. Do dyskusji. Na pewno to przeanalizuję jako problem, dobrze, ale nie umiem się odnieść. I ewentualnie udzielę odpowiedzi, czy podejmę decyzję i dam jakąś informację. Nigdy nie patrzyłam na ten problem z tego punktu widzenia, ale może warto. Jakby można jeszcze było przedstawiać, to też będzie nam łatwiej potem, myślę, że te wszystkie głosy zebrać. Witam, nazywam się Jolanta Giebiec. Prowadziłam działalność do lutego tego roku na ulicy Głębokiej. Ja chciałam zapytać, bo tutaj Pani wspomniała, że wszystkie, jakby nie macie problemu, ponieważ wszystkie lokale cały czas są wynajmowane. A czy macie takie dane z ostatnich przynajmniej 5 lat, powiedzmy, o ile dochody z tytułu czynszu spadły, to jest informacja, która powinna znacznie, jeżeli są takie spadki, zaalarmować miasto, że coś się dzieje złego i że coś trzeba robić. Zresztą myśmy od wielu lat o tym mówili. Tak, pierwsze pytanie odpowiadam. 100% lokali wynajętych było według stanu na 31.12.2018, 100%. Na dzień dzisiejszy jest taki stan, jak widzieliśmy na którym slajdzie, te wynajęte czy w trakcie trwania procedury przetargowej lokale. To jest niewielki na razie procent, aczkolwiek są tam dwa lokale, na których mi bardzo zależało i bardzo ubolewam, które są w tej chwili w przetargowej procedurze. No na szczęście są złożone oferty. To są duże lokale na Głębokiej, podam nazwy House i Krop, które miały dużo klientów, z dużym zainteresowaniem się cieszyły, stoją puste. To są pustostany, które mnie najbardziej jakby bolą. Jest lokal na Sejmowej, również w tej chwili jeden, dzisiaj rozstrzygnięty, niedługo następny, ale jest chętny na gastronomię jakąś tam nietypową, której w Cieszynie nie ma. Zobaczymy. Natomiast na dzień dzisiejszy to już nie jest 100%, to jest ta grupa tych 4 czy 5. I już mówię o, jakby proszę Państwa, jeszcze o tych przychodach. Mogę uzupełnić informację dotyczącą powodów wypowiedzenia tych lokali, które teraz mamy, czy z informacji, które posiadamy, bo to też jest ważne w
perspektywie tego, co dociera i do pani prezes, i do pani burmistrz, jeśli chodzi o zapytania ze strony przedsiębiorców. No więc te dwa lokale, o których mówiłam wcześniej, to z oczywiście informacji, które my posiadamy, to jest rozwiązanie umowy z tą firmą główną, która prowadziła działalność z kupcami. To jest jakaś sieciówka, nie znam szczegółów, natomiast to była przyczyna. Z moich informacji wynikało, że kupcy nie narzekali na jakby samą koniunkturę, natomiast nie była to przyczyną, było rozwiązanie umowy przez tą sieciówkę. Natomiast taki lokal, który również serce boli każdego Cieszyniaka i Państwa też, Prince Polo. Tutaj czerwony kapturek. Tu, proszę Państwa, przyczyna bardzo prozaiczna, nawet mimo naszego zachęcania, no po prostu emerytura. I nie było szansy, mowy, taką przynajmniej ja mam informację, że to nie będziemy tutaj jakby słowo, ale ja tą informację mam, bo pytaliśmy tego, że pani po prostu użyła nawet określenia, że jest wypalona zawodowo i ma prawo do emerytury. To są już decyzje, proszę Państwa, od nas niezależne. Jak się zmieniały średnie stawki, zaraz powiem, nie wiem, czy mam przez tyle lat tą analizę, ale powiem Państwu, rok do roku, czyli 2017 do 18, bo tu akurat taką analizę mam, dochody z czynszów za lokale użytkowe mamy 3 536 156 w 2017, w 2018 3 455 256, czyli o 81 tysięcy prawie mniej mamy w tym roku. No 3500 do 3450, więc to nic, to nie jest alarm. To Państwo widzicie, to nie jest alarm. Natomiast co się pojawiło? To, co się pojawiło, to już zaraz, pojawia się to, że absolutnie stawki w nowych przetargach są dużo niższe. Ale zgodnie z zasadą musi kapać afurt, lepsze to niż pusty lokal. Czyli na przykład zdarza się sytuacja, że stawka najmu była 50, 48, a jest 31. Czyli spadek dochodu jest głównie z tego. Ja myślę, że gdybyśmy zrobili tą analizę jeszcze wcześniejszą, to Państwo wiecie, jaka była hossa na rynku i jakie te dochody były duże. Te dwa lata mam tutaj w innym materiale, natomiast jakiegoś większego okresu porównawczego nie mam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie widzę więcej pytań, zatem pytania indywidualne co do już szczegółów zasad, to zapraszamy do ZBM. Chciałbym przejść do drugiego tematu, realizacja inwestycji budowa sieci ciepłowniczej na ulicy Głębokiej. Jak już następnie powiedziałem, są z nami przedstawiciele inwestora energetyki cieszyńskiej i wykonawcy firmy Kelvin. Jak mógłbym oddać głos i parę słów wprowadzenia w temat inwestycji. Myśmy też, dając informacje na stronę internetową do wiadomości ratuszowych, ale także zaproszeniem na dzisiejsze spotkanie, przedstawili taki harmonogram, który był założony, przedstawiony przez inwestora i wykonawcę, ale chciałbym może oddać głos najpierw inwestorowi, potem wykonawcy i jak będą przebiegały te prace prowadzone przez firmę Kelvin na zlecenie energetyki. Dzień dobry, Małgorzata Herbaczek, Energetyka Cieszyńska. Jak Państwo wiedzą, rozpoczynamy już od kilku lat planowane zadanie uciepłownienia ulicy Głębokiej. Będziemy robić przyłącza do 30 kilku budynków i budować sieć rozdzielczą wzdłuż całej ulicy Głębokiej z przyłączami do budynków na Olszaka i odgałęzieniem w ulicy Menniczej do wysokości gdzieś Książnicy do istniejącej sieci cieplnej. Zadanie będziemy realizować już od końca marca gdzieś do października tego roku podziałem na 6 etapów, o czym będziemy na bieżąco też informować na naszych stronach internetowych i stronie miasta, jak będą już szczegółowe projekty, plany po danym etapie, gdzie wchodzimy, gdzie zaczynamy, co robimy. Mamy nadzieję, że pójdzie to bez przeszkód. Jak Państwo wiecie, robiliśmy dwa lata temu, czy trzy już nawet, sieć do Głębokiej 13 od Placu Dominikańskiego i nie było to chyba zbyt uciążliwe z przyłączami tam do budynków przysejmowych. Ruch był w ulicy prowadzony w miarę płynnie. No teraz jest to bardziej skomplikowane, bo jesteśmy w całej ulicy, ale mam nadzieję, że na bieżąco będziemy prowadzić tak roboty, żeby te utrudnienia w ruchu były jak najmniejsze. Czy coś jeszcze?
Pani Marta Małecz. Dzień dobry, Marta Marat Wojciechowska, firma Kelvin z Bielska Białej. Firma Kelvin została wybrana w ramach przetargu, który ogłosiła Energetyka Cieszyńska jako wykonawca przebudowy sieci ciepłowniczej. Ja mogę tylko powiedzieć jedno, że posiadamy duże doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. To jest samo centrum miasta. Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie Państwu łatwo. Na pewno będą utrudnienia. Postaramy się tak pracować i zorganizować plac budowy, żeby tych utrudnień było jak najmniej. Tutaj wspólnie z Energetyką Cieszyńską i z Zarządem Dróg opracowaliśmy podział tej sieci ciepłowniczej, całego odcinka na kilka etapów. Z tego co wiem, ta informacja jest zamieszczona na stronach miasta, na stronach Energetyki Cieszyńskiej. Będziemy ją aktualizować co dwa tygodnie. Jest tutaj dzisiaj ze mną również kierownik budowy, który to na co dzień będzie z Państwem, pan Michał Bury. Michał, przedstaw się może. Chcę powiedzieć, że pan Michał Bury jest kierownikiem posiadającym duże doświadczenie w realizacjach inwestycji tego typu szczególnie, dlatego że w Krakowie firma Kelvin dużo inwestycji realizuje w centrum Krakowa i wiemy, jak rzeczywiście jest to kłopotliwe i trudne i dla Państwa, a my postaramy się zrobić wszystko, żeby tych utrudnień było jak najmniej. Zaczynamy. Plan był taki, żeby zacząć w przyszłym tygodniu już, ale niestety jeden dokument nie dotarł do nas jeszcze. Jak Państwo wiecie, zapewne ten teren jest objęty opieką konserwatora i archeologa. No i procedury musimy dochować. Wszystko wskazuje na to, że taki prawdziwy start tej budowy rozpocznie się 1 kwietnia. I zdajemy sobie sprawę i chcemy tutaj ten etap, ten podział na te etapy obejmuje również wszystkie takie ważne wydarzenia, które u Państwa w Cieszynie się dzieją. Święto Braci, Jarmark, tak, to tutaj omawialiśmy i w związku z tym projekt organizacji ruchu, który został tutaj zabezpieczony i będzie również opublikowany. My go będziemy mieli jutro w wersji edytowalnej, przekażemy go tutaj do Energetyki Cieszyńskiej i do miasta i będziecie Państwo mieli wgląd. Będzie podana tam informacja, telefon do kierownika budowy i jeszcze jednej osoby, która z naszej strony będzie się tą inwestycją zajmowała. I bardzo proszę o kierowanie wszelkich pytań tutaj do tych osób. Szanowni Państwo, jeszcze uzupełniająco, na zaproszeniu, ale także na slajdzie widać te zaproponowane etapy i wstępny harmonogram, jaki wykonawca zakładał. Mamy już tą informację, że to się przesunie, ale założenie nasze jest takie, żeby na bieżąco o poszczególnych pracach na każdym z odcinków informować. W pierwszej kolejności to jesteśmy w stanie robić z dnia na dzień. Strona internetowa miasta i strona internetowa Energetyki Cieszyńskiej. Także będziemy puszczali informacje przez nasz profil miejski facebookowy. Dzisiaj, bo w ostatnich dniach z panem dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg analizowaliśmy przedstawiony projekt organizacji ruchu, nanosiliśmy swoje uwagi do niego, także uwagi nanosiła policja. Ten projekt organizacji ruchu jest podzielony na więcej etapów niż przedstawionych tutaj 6. Natomiast te poszczególne etapy będą w pierwszej kolejności na bieżąco publikowane na naszej stronie internetowej. Wstępnie już mogę powiedzieć, bo tak też wynika z tego przedstawionego projektu organizacji ruchu. Pierwszy etap to jest etap 1 i 2. Etap 1.1, rejon ulicy Olszaka. I tutaj już mogę Państwu poinformować, że wjazd na ulicę Olszaka i dalej na ulicę Głęboką będzie zamknięty. Ulica Olszaka będzie ślepą, więc nie będzie można wjechać od ulicy Menniczej i objazd będzie poprzez płytę rynku w prawo w Głęboko. Tak samo ten odcinek Menniczej pomiędzy Placem Teatralnym a ulicą Głęboką także będzie zamknięty na czas prowadzonych prac, a objazd będzie od góry ulica Mennicza wzdłuż Placu Teatralnego w ulicę, nie Stary Targ, za teatrem, Kominiarska, Fredry i do Menniczą do góry i Stary Targ
na ulicę Głęboką, czyli będzie wyłączony odcinek, fragment ulicy Menniczej z możliwości zatrzymywania, parkowania się, żeby tam był ruch dwukierunkowy. Jeśli chodzi o kolejne etapy, etap 2.1, 2.2, to z tego co pamiętam w organizacji ruchu 2.1 będzie zamknięta ulica Mennicza na wysokości Księżnicy i objazd będzie poprowadzony ulicą Fredry wzdłuż Placu Teatralnego z powrotem tutaj na Głęboką. Oczywiście tu brakuje nam mapy, ale ten rejon ulicy Menniczej, kto będzie potrzebował dojechać, będzie musiał zawrócić w stronę do góry targu ulicy Fredry i wyjechać na ulicę Menniczą. Jeśli chodzi o etap 2.2, podłączenie budynków Głęboka 1.1.3, to tutaj, z tego co pamiętam, jest przewidziane możliwość zjazdu w rynek, będzie tylko jeden pas ulicy Głębokiej zamknięty. Etap 3., 4. i 5, one są dość newralgiczne i kluczowe, ponieważ zgodnie z przedstawionym projektem organizacji ruchu, ulica Głęboka będzie stopniowo w ramach prac zamykana, czyli nie będzie, jeśli wejdziemy na przykład w etap trzeci, to nie będzie przejazdu przez ulicę Głęboką w momentach, kiedy będzie prowadzony ten główny ciąg prac, dlatego też organizacja ruchu będzie bardzo zmienna. W zależności od tego, na jakim etapie będziemy, będzie poprowadzony ulicą Stary Targ i tutaj trzeba będzie rzeczywiście uważać na oznakowanie drogowe. Te wszystkie informacje, o których tutaj mówimy, będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej. Co 2 tygodnie będziemy także to dawali do wiadomości ratuszowych, natomiast chcemy jeszcze indywidualnie do Państwa, w zależności od który etap będzie prowadzony, do punktów handlowych przekazywać informacje. Tak jak w poniedziałek zapraszałem na spotkanie, może już tego sam osobiście nie będę robił, natomiast poprzez służby Urzędu Miejskiego będziemy aktualne informacje, które odcinki drogi w jaki sposób będą zamknięte do Państwa dostarczali. Na stronie internetowej w wiadomościach ratuszowych będzie także bezpośredni kontakt do wykonawcy, do kierownika robót. Mamy świadomość tego, że to będą prace w newralgicznym miejscu, jeśli chodzi o nasze miasto. I bierzemy pod uwagę wszystkie utrudnienia, ale też chcemy to tak organizować i na bieżąco prowadzić, żeby tego było jak najmniej. Będą się takie zdarzały. Prosimy o wyrozumiałość. Jeśli będą jakiekolwiek uwagi i spostrzeżenia z Państwa strony, to w pierwszej kolejności oczywiście do wykonawcy, do kierownika robót, natomiast ja i pan dyrektor MZD jesteśmy także do Państwa dyspozycji codziennie w urzędzie, czy też podejść, czy zadzwonić, wtedy jesteśmy do Państwa dyspozycji. Czy są jakieś pytania dotyczące tego punktu? 1, 2, 3, w kolejności zgłoszeń 4. Działalność na ulicy Głębokiej. Ja mam takie pytanie odnośnie, czy już wiadomo jest konkretnie, czy te prace, które będą prowadzone, one wyłączą całkowicie zarówno drogę, jak i chodnik, czy jak to będzie organizowane w praktyce? To znaczy droga będzie wyłączona częściowo, jak tutaj mamy etap 3., 4. i 5. Podzielimy to na jeszcze mniejsze etapy, żeby jak najmniejsze utrudnienie było. Natomiast chodnik w miejscach przekroczeń sieci będzie wyłączony, natomiast będzie możliwość dojścia. Będą kładki dla pieszych, będzie możliwość przejścia. Natomiast ruch samochodów będzie mocno ograniczony. Jeszcze jedna rzecz, żeby ty już może na takim konkretnym przykładzie. Etap 3. Tutaj, jak jest pokazany ten cały zakres, nie oznacza, że będzie droga zamknięta na całym odcinku. W stosunku do przemieszczania się prac będzie dany fragment drogi zamknięty, czyli jeśli zakładamy, że będzie robione przełącze, załóżmy na tej wysokości, to będzie możliwość dojazdu do pewnego momentu. Oczywiście potem będzie kwestia zawrócenia. Bardzo newralgiczne, czy
też utrudnieniem będzie zmiana organizacji ruchu, bo na przykład na etapie piątym, gdzie część drogi pomiędzy ulicą Menniczą a Zamkową, załóżmy, będzie zamknięta, to żeby umożliwić dojazd do Głębokiej, to będzie odwrócony ruch. Wjazd będzie Menniczą, Głęboka i wyjazd do góry, tak? Więc każdy z etapów ma swój projekt organizacji ruchu, więc przed wejściem na kolejny etap będzie zmiana oznakowania. Jeszcze takie jedno pytanie odnośnie tego, co pan powiedział, tak, że tam w chodnikach, tak, w ciągu tam, gdzie będzie to przyłącze, tak? Wykopy będą wygrodzone, natomiast dojścia będą... Okej, czy jest gdzieś wiadome, w których miejscach dokładnie to się będzie odbywać? To jest zaznaczone na projekcie organizacji ruchu, który będzie udostępniony na stronie. Tak. Projekt zagospodarowania też dokładnie. W którym miejscu jest wejście do budynku, w którym miejscu jest przyłącze, to już wiadomo. Ja chciałam zapytać o parkingi na ulicy Menniczej, Starym Targu i Teatralnym. Czy one będą dostępne, czy nie, w związku ze zmianą organizacji? Pana dyrektora bym prosił o odpowiedź, bo to jest dość szczegółowe. Wszystkie parkingi, tak jak są, będą czynne i będą niestety płatne. Na tym odcinku, gdzie ruch będzie się odbywał dwukierunkowy na Menniczej, tylko tam będą włączone. Wszystkie inne będziemy mieć normalnie, będzie wjazd. Niestety czasami będzie trzeba zawrócić. Największe utrudnienia spodziewamy się, tak jak było wspomniane, tam, gdzie ruch odbywa się ogólnodostępny, bo ten od rynku do Menniczej jest ograniczony, czyli najgorzej będzie wyglądał ten ruch, jak będziemy robić etap 1, 2 i od Zamkowej do Menniczej. Ale zawsze będą parkingi czynne. Tak, już pan uzyskał. Ja częściowo uzyskałam odpowiedź, ale jeszcze może nawet nie z pytaniem, ale z apelem, ponieważ część tej inwestycji przypadnie na sezon turystyczny i wielu przedsiębiorców czeka na ten moment i mam nadzieję, że się odbije. Ja nie ukrywam, że nie prowadzę działalności gospodarczej, ale działalność zamku, to jest też ulica Zamkowa, jesteśmy uzależnieni od Głębokiej. I wobec czego jakby apel, że jeżeli będą takie utrudnienia w organizacji ruchu dla samochodów, to żeby maksymalnie próbować umożliwić dobre warunki przejścia dla pieszych, także dla grup, ponieważ to nie są tylko osoby pojedyncze niejako, a to często są duże przewężenia chodników. I ja wiem, że to się wydaje teraz jakby takie trochę naiwne myślenie, ale żeby jakby próbować, żeby jeżeli się nie da dojechać, to żeby maksymalnie poprawić warunki przechodzenia, bo jak stracimy sezon turystyczny, myślę, że to będzie trudne, a to są po prostu duże grupy wycieczek. Ja mam taką prośbę, ponieważ tu z wykonawcą, z Kelwinem, zwróciliśmy się do tych największych instytucji, czyli do dyrektora Domu Narodowego i do teatru, którzy są bezpośrednio w tej strefie robót. Oni już do mnie wystąpili, kiedy te największe imprezy są. Także panią dyrektor również proszę, żeby nam przygotowała i na bieżąco tutaj z Kelwinem będziemy tak próbować zrobić, żeby te wszystkie wielkie imprezy, głównie Święto Trzech Braci, głównie te wszystkie duże imprezy, które w tym miesiącu w teatrze się odbędą, czy w Domu Narodowym, żeby się bez szwanku odbyły. No niestety czasami będzie tak, że duże samochody, teraz jakieś bardzo duże do teatru przyjeżdżają, no to mamy służbę miejską, straż miejską i będziemy aż do Matejki pod prąd puszczać te ciężarowe tiry, żeby jakoś od tego teatru się dostały. Ja pytanie do pana dyrektora chciałem zapytać. Skoro aż tak nadto jest problem w mieście, chciałem tylko wyłącznie spytać, dlaczego rynek nie zostanie udostępniony jako parking? Komu to przeszkadzało? Całe życie było, jest 6 miesięcy zamknięty. Proszę go udostępnić jako parking. Ja odpowiem w ten sposób, że jeszcze nie powiedzieliśmy, jeszcze nie rozmawialiśmy z panią burmistrz, jeszcze nie znamy, że jaki problem będzie w czasie tych robót i ta decyzja na dzień dzisiejszy jeszcze nie była nawet dyskutowana, czy będzie udostępniony na czas robót parking. Na pewno nie wykluczamy takiej możliwości przy dużych utrudnieniach. Nie wykluczamy takiej możliwości, ale szanowni państwo, w mieście będą koparki, będzie ciężki sprzęt, który będzie powodował również to, że miasto będzie zakorkowane. Ja rozumiem, że są potrzeby, żeby wjechać do miasta, zwłaszcza z towarem, natomiast nie uważam, że jest to niezbędne, żebyśmy wszyscy parkowali w centrum miasta.
Szanowni Państwo, ja rozumiem, ja wiem, że jest uwag mnóstwo do tego, co staramy się wprowadzić, albo co, na co ja się mocno upieram. Ale jeśli mamy otworzyć to miasto dla wszystkich, dla turystów, dla tych, którzy przywiozą tutaj swoje portfele i będą tutaj wydawać pieniądze, to my musimy dla nich stworzyć tą przestrzeń i dla, tak samo dla cieszyniaków, którzy mają przyjść na ulicę Głęboką i oni nie mogą się bać tego, że nie są w stanie przejść przez ulicę, że mają trzymać dzieci za rękę, bo przejedzie jeden, drugi, trzeci, dziesiąty samochód. Ja nie wykluczam tego, że oczywiście na jakiś okres czasu będzie udostępniona płyta rynku, ale Szanowni Państwo, to jest akurat ten moment, kiedy możemy sprawdzić, czy rzeczywiście ulica Głęboka musi być koniecznie zapełniona samochodami, czy możemy ją udostępnić jako pasaż handlowy, jako miejsce, jako deptak, jako wspólne miejsce dla nas wszystkich, żebyśmy lubili tam spędzać czas, a nie wierzę, że ktokolwiek z nas lubi siedzieć między jednym a drugim samochodem, na przykład w kawiarni czy w restauracji, czy spacerować, robić zakupy, cały czas oglądając się, czy ktoś mnie właśnie nie przejedzie. Także my będziemy się ze swojej strony, ja może burmistrz major Cieszyna aż tak nie zna, ale się stara. Jak Państwo widzicie, nauczył się już, którą ulicą, gdzie się jedzie. Natomiast ja wiem, jak wyglądał Cieszyn w czasie tych trzech nieszczęsnych lat robienia u nas kanalizacji. Wiem, jakie były problemy i jak mnie zaskakiwało od czasu do czasu to, że wjeżdżam, a już tutaj nie mogę wjechać. Nie ma informacji, jak mogę objechać. Także staramy się na bieżąco ustalać taką organizację ruchu, żebyście Państwo mogli znaleźć tą informację. Myślę, że już trochę widzicie, jak nam się udaje pracować i przynajmniej te osoby, które wjeżdżają do Cieszyna od strony ulicy Frysztackiej, wiedzą, że staramy się przewidzieć wszystkie możliwości, aby też ludzie nie stali w korkach, żeby się nie denerwowali, żeby mogli do miasta wjechać i przychodzimy z tą informacją wystarczająco, wydaje nam się, wcześnie. Jeśli macie Państwo jeszcze jakiś pomysł, jak to zrobić, ja oczywiście uważam, że bardzo dobrze byłoby też znaleźć takie informacje, gdzie możemy zaparkować, w jakiej odległości to jest od rynku, żebyśmy taką informację przekazali w formie aplikacji internetowej i rozpowszechnili to wśród tych, którzy do miasta przyjeżdżają. Bo rzeczywiście parkingów, jak patrzyliśmy ostatnio, przygotowujemy właśnie taką mapkę z informacjami, w jaki sposób dojść do rynku, ile to zajmuje szybkim krokiem człowiekowi przejście z jednego czy z drugiego miejsca. Naprawdę mamy tych miejsc parkingowych wokół Cieszyna, wokół samego centrum Cieszyna dość dużo, tylko musimy jednak się przekonać do tego, że niekoniecznie musimy pod każdy sklep wjechać samochodem. Myślę, że... Szanowni Państwo, nie patrzymy na miasto tylko przez pryzmat jednego obszaru czy jednej ulicy. Na tym konkretnym przykładzie prowadzonych prac na Głębokiej rozważanie miejsc parkingowych na rynku musimy brać także pod uwagę to, kiedy i w jakim okresie czasu są wydarzenia, imprezy na rynku. Za chwilę z początkiem kwietnia rozpocznie się jarmark wielkanocny i to też jest przez nas analizowane i brane pod uwagę w kontekście, czy daną ulicę, dany plac dopuścić do parkowania, czy nie. W piątek, kiedy na moje biurko trafiła organizacja ruchu, weekend spędziłem na analizowaniu każdej planszy, każdego znaku, w jaki sposób jego zmiana spowoduje utrudnienia w innym miejscu. Dlatego też dzisiaj świadomie Państwu nie pokazujemy dokładnej organizacji ruchu, ponieważ to jest dokument, który będzie żywy.
wiemy i mamy świadomość tego, że będą pewnego rodzaju utrudnienia, ale tak, żeby ułatwić Państwu funkcjonowanie, dojazd towarów, ale także możliwość skorzystania z ulicy Głębokiej przez mieszkańców, klientów, turystów, na bieżąco będziemy te informacje puszczali w pierwszej kolejności przez stronę internetową, bo to jest najszybsze medium. Docelowo, to jak wcześniej powiedziałem, chcę, żeby przed każdym etapem ten wycinek organizacji ruchu trafił do przedsiębiorców, których będzie bezpośrednio dotyczyło utrudnienie. Kwestia parkingu wszystkich na rynku i wszystkich innych ewentualnych udogodnień to na bieżąco. Dlatego też powiedziałem Państwu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Specjalnie przeszedłem się w poniedziałek, żeby też z Państwem się spotkać i poznać i być do dyspozycji przez ten czas prowadzenia prac na ulicy Głębokiej. Klajmon Leszek, Głęboka ulica. Ja mam pytanie w związku z tym etapem pierwszym, o którym Pan mówił, ten wyjazd, czyli zjeżdżamy Menniczą i wyjeżdżamy i zjeżdżamy w lewo za teatrem, prawda? I Mennicza dwukierunkowa. Czy nie można by było wyjeżdżać prosto teatr i do góry? Czyli zmiana... Nie, to Pan... Fragment ulicy chyba też Fredry, tak? Pan dyrektor odpowie, dlaczego nie. Do góry trzeba tam przycisk. Przeszedłem tam z projektantem i też taki pomysł był, żeby znacznie by to uprościło do Starego Targu. Jednak tam są trzy bardzo wystające stopnice schodowe i baliśmy się bardzo, że zostaną samochody szczególnie obce uszkodzone. I to spowodowało, że jednak lepiej Fredry do Menniczej ten kawałek. A jeszcze jedno pytanie. Czy po tym remoncie ulica Głęboka i chodniki będą doprowadzone jakoś do porządku, a nie tak jak po poprzednim remoncie, że były dziury na pół metra i samochody właściwie nie mogły przejechać? Czy ktoś będzie na tym panował? Jak będzie wyglądał ten remont tej ulicy Głębokiej? Panie dyrektorze, proszę. Na tym etapie w 2019 roku wykonawca jest zobowiązany do tworzenia do stanu pierwotnego. Miasto Cieszyn rozpoczyna remont już zgodnie z projektem, który w tym roku będzie zatwierdzony w 2020 roku. Ale po poprzednim remoncie chyba też musiał doprowadzić do poprzedniego, a tak jak mówię, dziury były na pół metra. Będziemy na to zwracali szczególną uwagę. Jest z naszej strony zalecenie takie, żeby do stanu istniejącego przed rozpoczęciem inwestycji, natomiast miasto przygotowuje się dokumentacyjnie do modernizacji ulicy Głębokiej. Tak, Szanowni Państwo, jesteśmy teraz w trakcie złożenia właśnie projektu do transgranicznego projektu dotyczącego właśnie rynku Głębokiej, Zamkowej i do ulicy Chlawni, do czeskiego Cieszyna, aż do dworca. Robimy to wspólnie z czeskim Cieszynem. Mamy informację, że prawdopodobnie dostaniemy przynajmniej na jeden z tych etapów duże środki z Unii Europejskiej. Natomiast prawdopodobnie pozostałe rzeczy będziemy musieli zrobić z własnych środków. Mamy na szczęście zrobiony projekt, więc będziemy te pieniądze jakby nie pójdą już na projektowanie, na wymyślanie czegoś nowego, tylko będziemy się starali realizować to, co mamy. Szukamy w tej chwili środków w jakichkolwiek funduszach, żebyśmy jeszcze do nawierzchni ulicy Głębokiej mogli wrócić. Ja myślę, że o ile rynek, powiedzmy, na razie spełnia być może nie wygórowane, ale jednak jakieś wymagania, to ulica Głęboka, ta nawierzchnia ulicy powinna zostać zmieniona. Oczywiście nawierzchnia chodników. My pozwolimy sobie, jak już będziemy wiedzieć, czy mamy pieniądze, jakie mamy pieniądze, jakie mamy plany, przedstawić Państwu takie plany. Te plany zostały przedstawione już dwukrotnie i poprzedniej Radzie i obecnej Radzie, ale myślę, że poczekajmy, trzymajmy kciuki, czy dostaniemy pieniądze. Myślę, że to jest też szansa na to, żeby ta nasza ulica Głęboka zaczęła wyglądać rzeczywiście jak deptak i żebyśmy sobie tam nie łamali nóg i szpilek i wszystkiego, co tam. Tak naprawdę to jest też dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych, do mam z wózkami, no praktycznie dla wszystkich. No skoro ma to być taka nasza galeria głęboka, to ona musi też jakoś wyglądać, żebyśmy się nie musieli, żebyśmy mogli spokojnie patrzeć w górę, a nie patrzeć pod nogi, czy się potkniemy, czy się nie potkniemy. Ja mogę ze swojej strony obiecać, i tu pan dyrektor pewnie potwierdzi, że z uporem maniaka cały czas powtarzam, że ta ulica, te remonty nasze muszą być zakończone w odpowiedni sposób i zawsze o to walczę, żeby ten poziom został w odpowiedni sposób, no, oddany, to takie, żeby służyło to nam i żebyśmy się za to wstydzić nie mogli. I to mogę obiecać, zarówno ja, jak i pan burmistrz Major, będziemy tego pilnować. Nazywam się Kamila Kopacewicz, prowadzę sklep na ulicy Głębokiej. Mam takie pytanie, jeżeli państwo uwzględnili wszystkie wasze imprezy cieszyńskie, tak? Czemu państwo nie uwzględnili tego, że my handlowcy największy szczyt sezonu i zarobku mamy wiosną i latem, tak? Wtedy to są nasze największe utargi, wtedy nasz utarg jest największy i zarabiamy tym sezonem, żeby przetrwać zimę, tak? Więc wydaje mi się, że państwo powinni nas uwzględnić i zacząć teraz, kiedy żadnych imprez nie ma, tak? Więc wydaje mi się, no to że zaczynamy się dużo... za tydzień. No za tydzień, tak. Natomiast tylko w przypadku moim szanowna jest pani, jeśli mogę to tylko... dokończyć, ponieważ tak. Chciałam swoją myśl dokończyć. Mój etap prac przysługuje na lipiec i sierpień, tak? Więc to jest mój największy szczyt sezonu, gdzie państwo by mogli zacząć w lutym i skończyć przed wakacjami. Wtedy my nie tracimy klientów, bo jako klient nie schodzimy na tą głęboką, bo po co przypychać się, tak? Mam wykupione miejsce parkingowe na ulicy Głębokiej. Czy ktoś mi zapewni darmowe miejsce parkingowe na ten czas? No bo przyjeżdżam do pracy, nie po to wykupiłam miejsce parkingowe, żeby po prostu za nie płacić i nie mieć możliwości zaparkowania. Dziękuję. Czy problem parkingu, czy problem prac budowlanych? Pamiętajmy, że w środku zimy raczej trudno prowadzić termomodernizację i... Proszę? Jak mogę odpowiedzieć? Szanowni Państwo, myślę, że... Znaczy, po pierwsze trzeba pamiętać, że inwestorem jest Energetyka Cieszyńska. Dwa, wykonawca został chyba wybrany w drugim przetargu, jak dobrze pamiętam, czy jeśli... Tak, w drugim przetargu. Trzy, żadnych inwestycji liniowych, szanowni państwo. Chyba, że ktoś mnie, tak powiem, wyprowadzi z błędu, ale żadnych inwestycji liniowych w ziemi nie prowadzi się w okresie zimowym. Kwestia, czy zima nam się skończy w styczniu, w lutym, czy w marcu, wybaczycie państwo, ale to jest wróżenie tak naprawdę z fusów przysłowiowych. Natomiast został wybrany wykonawca. Też jako miasto cały czas staramy się to tak koordynować, żeby te prace były prowadzone sprawnie. Dzisiaj państwo usłyszeli, że będzie poślizg o tydzień. Nie jesteśmy w stanie i myślę, że inwestor i wykonawca tak zaplanować pracę, żeby na przykład powiedzieć, przerywamy i nie robimy w miesiącu lipcu i sierpniu. No, jest to taki charakter inwestycji, że nikt, kto zna się na prowadzeniu tego typu prac, nie odważy się na to, żeby podjąć decyzję, żeby robić to zimą. Ja rozumiem problem, który pani zgłasza i tak jak powiedziałem tutaj już kilkakrotnie, będziemy tak starali się tutaj z wykonawcą rozmawiać, zwracać uwagę na wszystkie elementy ważne z punktu widzenia funkcjonowania miasta, mieszkańców i przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność. Natomiast mam tego świadomość i o to też mówię szczerze, będą utrudnienia, bo to jest taki, a nie inny charakter inwestycji. Czy mamy jeszcze jakieś pytania dotyczące uciepłownienia? Szanowni państwo, pamiętajmy też, że uciepłownienie jest po to, żebyśmy ograniczyli spalanie wszystkiego, co się da w centrum miasta i żebyśmy poprawili jakość naszego powietrza. I myślę, że tutaj nie możemy zapominać o tym, że od tego również zależy
przyszłość miasta i to, jak my, mieszkańcy, będziemy w tym mieście spokojnie mogli i zdrowo żyć. Jeśli nie ma więcej pytań... Mamy punkt trzeci. Ja oddaję głos pani burmistrz. Mamy taki... Ponieważ... O tak, może zacznę inaczej. Ponieważ uważam, że w mieście Cieszyn zarówno miasto, jak i przedsiębiorcy, którzy od nas wynajmują, nie tylko od nas, ale wynajmują i prowadzą swoją działalność na ulicy Głębokiej, chyba nie do końca do teraz się spotykali z tym, co tak naprawdę chcielibyśmy na tej Głębokiej mieć i jak prowadzić tą działalność, jak miasto miałoby promować tą ulicę, tą strefę rynku i ulicy Głębokiej. My od kilku tygodni pracujemy dość pilnie nad tym, w jaki sposób ściągnąć tutaj do nas więcej turystów i mamy kilka pomysłów. Natomiast no, tutaj akurat przyszło nam uciepłowienie, więc dodatkowe utrudnienia, ale myślę, że im więcej wyzwań, tym większa satysfakcja, jak nam się uda. Moja propozycja dla Państwa, ponieważ ja sobie zawsze marzyłam, żeby ten nasz mały Wiedeń, czyli Cieszyn, organizował przed świętami, to jest taki pierwszy pomysł, przed świętami jarmarki z prawdziwego zdarzenia. Do teraz myślę, że wszyscy z Państwa widzieli, jak te jarmarki u nas wyglądały i nie wiem, ale mnie się wydaje, że niekoniecznie 100% ludzi korzystających, czy kupujących, czy mieszkających w Cieszynie było z tego zadowolonych. One miały jakiś swój charakter, ale myślę, że spodziewamy się jednak tego, że jarmarki, zarówno te wielkanocne, przed Wielkanocą, jak i przed Bożym Narodzeniem, będą takim miejscem, gdzie będzie miło mieszkańcom, turystom przyjść, trochę na tym rynku pobyć, trochę skorzystać z oferty, kupić coś do jedzenia, kupić coś do picia, posłuchać muzyki, czy to zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia, zobaczyć jakiś występ, żeby nasz rynek zaczął żyć. Do świąt wielkanocnych, rynek i ulica Głęboka. Do świąt wielkanocnych mamy zaledwie kilka tygodni. Prowadzimy intensywne prace z panem, który, z państwem, którzy, znaczy zaproponowaliśmy też organizację tych jarmarków. Jesteśmy w trakcie teraz przetargu. Będziemy szukać osób, które chciałyby w tych naszych białych budkach na rynku prowadzić sprzedaż różnych artykułów przez te 3 tygodnie od 1 kwietnia do świąt. I w związku z tym, ponieważ z uwagami, z którymi się spotkałam od pana, który od lat nam organizuje te jarmarki, jest taki, że nie ma sensu prowadzić tych jarmarków do godziny 19, jeśli ulica Głęboka będzie otwarta do 17. Szanowni Państwo, myślę, że powinniśmy się zacząć dogadywać, jak tak naprawdę będziemy ten handel prowadzić w Cieszynie. Ja przyznam szczerze, ja to za każdym razem mówię, że niestety pracując do godziny 17, ja nie mam szans zrobić zakupów na Głębokiej, nawet jakbym bardzo chciała. Natomiast Państwo z drugiej strony, i tutaj burmistrz też potwierdza, miał okazję z Państwem rozmawiać, mówicie, że po 17 nie ma nikogo na Głębokiej. Moja propozycja, krótko. Mamy okres 3 tygodni do świąt, od 1 kwietnia do Wielkiej Soboty. Spróbujmy my na rynku, wy na Głębokiej, zrobimy wokół tego dużą kampanię promocyjną. Cała Głęboka i cały rynek otwarty do 19. Co Państwo na to? To jest bardziej skomplikowane. Ja wiem, że nigdy to nie jest nigdy tak, że... Wydłużenie o 2 godziny to jest, licząc w miesiącu, jakaś część etatu, którą trzeba zapłacić. Ale może spróbujmy się zastanowić z Waszej strony, jaka jest możliwość, i z naszej strony, jaka jest możliwość. Ja ze swojej strony mogę obiecać,
że będę z panem, którym, czy z panem, czy z osobą, która wygra ten nasz przetarg na jarmarki, proponować mu jak najwięcej takich rzeczy, które będą przyciągać tutaj do Cieszyna. Obiecuję też, że zrobimy kampanię facebookową, internetową, wszelkie możliwe sposoby, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby przeszli na ulicę Głęboką i przeszli na rynek i zrobili zakupy świąteczne tutaj, żeby kupili tu wędlinę, żeby kupili tu jajka, żeby kupili tu sery z najbliższych okolic, bo to chyba o to chodzi w jarmarku. A jak przyjdą na jarmark, na rynek, to przyjdą na Głęboką. Ja cały czas mówię, że ja robię zakupy na ulicy Głębokiej, bo ja nie mam kiedy robić tych zakupów. Robię zakupy w sobotę, większość z Państwa mnie zna i wie, że rzeczywiście no, jestem na tej Głębokiej często. Może nie w ostatnich 4 miesiącach, ale może się to zmieni. Natomiast ja myślę, że jak nie spróbujemy razem, zobaczmy jak nam te 3 tygodnie pójdzie. Potem mamy Kino na Granicy, gdzie jesteśmy też zalani praktycznie turystami, którzy już w styczniu nie są w stanie znaleźć u nas miejsca, żeby gdzieś zostać na te 3-4 dni samego festiwalu. Mamy cały miesiąc, który moglibyśmy intensywnie właśnie zapromować Cieszyn. Mamy niezwykłą okazję, bo Państwo pewnie wiecie, albo jak nie wiecie, to się dowiecie, że już niedługo do Wisły będzie problem dojechać. Jest remontowana droga, będzie korek. My chcemy zrobić kampanię Jedź do Cieszyna i chcesz jechać do Istebnej, jedź przez czeski Cieszyn. No, zachęcić tych ludzi, żeby przyjechali do Cieszyna. Uwierzcie mi, że wiem, że jeśli przyjadą raz do Cieszyna, to oni będą do tego Cieszyna wracać. Ja wiem, że Wisła może jest atrakcyjna, ale jak ktoś stoi w korku 2 godziny, żeby dojechać do Wisły, a potem 4, żeby z tej Wisły wyjechać, to nie wiem, jaka to jest atrakcja. Natomiast my w Cieszynie mamy wszystko, żeby tych ludzi tutaj przyciągnąć. No, myślę, że wy, prowadząc działalność na ulicy Głębokiej i będąc tutaj, wynajmując, tak jak pani prezes mówi, od lat od nas lokale, sami wiedzą, że ludzie, którzy raz przyjechali do Cieszyna, będą tu wracać. To zależy tylko od nas. Musimy razem pracować nad tym. Ja tak jak mówię, oferuję wszelkie swoje możliwości. Dział promocji miasta, który akurat dzisiaj właśnie uległ zmianom. Pracujemy w zespole do spraw turystyki. Mamy mnóstwo pomysłów, co zrobić, jak zapromować Cieszyn, jak ściągnąć tutaj i mieszkańców, bo w ciągu tych najbliższych 3 tygodni na przykład w księgarni, w bibliotece będziemy zbierać książki. Potem zrobimy kiermasz tych książek. Mamy 7. Mamy targi staroci, które przyciągają mnóstwo ludzi. Ja tu byłam ostatnio, próbowałam zaparkować w czasie targów staroci, w Cieszynie nie było miejsca w niedzielę, żeby w ogóle zaparkować. Więc ludzie przyjeżdżają do Cieszyna i chcą robić tu zakupy. Tylko my naprawdę musimy się na nich otworzyć. Ja Państwa zachęcam, proponuję. Wszystko, co możemy zrobić, jestem otwarta też na wasze propozycje, zastanówcie się. Myślę, że ja wiem, że to jest fajne otworzyć sklep o 9 i skończyć o 17, ale to jak otworzymy o 10, myślę, że od tej 9 do 10... Możemy być do 21. Ja mam... Nie chodzi o to, że jestem przeciwna, chodzi o to, że to trzeba bardzo dobrze zrobić. Szanowni Państwo, na pewno nie da się to w tydzień zrobić. Kampanię jakąś taką najpierw wyprzedzającą. Czy my na pewno z kampanią startujemy, tylko ja muszę mieć od was zielone światło. No, pan, który nam zaproponował też wynajem tych naszych jarmarków, powiedział, że no, on nie zostanie do 19, bo nie będzie ludzi. Sami wiecie, że jak się wychodzi o 17, to już na rynku nie ma nikogo, na Głębokiej nie ma nikogo. Chcecie w tych białych budkach ten jarmark zrobić? Tak. A może by tak kogoś z nie wiem, komórki
jak to nazwać, promocji miasta wysłać raz na jarmark do Wiednia. My wiemy, jak to wygląda. My wiemy. Tylko niech pan pamięta o tym, że myśmy dopiero co zaczęli i my nie mamy 100 tysięcy na wydanie na to, żeby... Państwo, ludzie przyjadą, swoje budki postawią. Super, mamy budki, jesteśmy otwarci na te... Nie ma najmniejszego problemu. Spróbujmy te 3 tygodnie przed świętami wypromować to, co się da. Ja wiem, że ten jarmark przed Bożym Narodzeniem będzie wyglądał zupełnie inaczej. Natomiast w tej chwili jesteśmy w tym etapie, na tym etapie, na którym jesteśmy i proponuję Państwu coś takiego. Zastanówcie się Państwo, powiedzcie mi, czy jest to możliwe przez te najbliższe 3 tygodnie od 1 kwietnia do 20 kwietnia. My obiecujemy ze swojej strony, że będą i warsztaty w COK-u, i będzie otwarty ratusz, będzie można zrobić ozdoby choinkowe, ozdoby świąteczne. Ściągniemy tutaj, zaproponujemy coś dla dzieciaków, więc ci ludzie się pojawią, ale oni muszą wiedzieć, że po coś przyjdą tutaj na Głęboką. Ja chciałam... Jakby można... Ja bym chciała się odnieść do tego, co pani burmistrz powiedziała, że fajnie jest otworzyć sklep o 9 i zamknąć o 17. To jest absolutna nieprawda. Naszym zadaniem jest to, żeby być i zarabiać, bo to jest nasza praca, nasze życie. Także tutaj, żeby to było jasne. Natomiast było już od wiele lat temu, mówiliśmy o tym, że chcemy dłużej pracować. Niestety to się nie udało, ale między innymi też dlatego, że po tych nieszczęsnych robotach kanalizacyjnych trafik w Cieszynie się tak zmienił, że mamy spadek liczby kupujących. Nieodwracalny spadek. Nie wiem jak w innych branżach, ale w mojej na pewno. Jeżeli pani od jakiegoś czasu na górze widzi przez okno, co się dzieje, miasto jest puste. Jest puste miasto i te apele, które teraz do nas pani kieruje, one tak naprawdę to nie do nas, to my do państwa. Z apelem, żeby odwrotna sytuacja była, żeby przyszli ludzie do Cieszyna. Czyli transport, dostępność, i to nawet nie jest kwestia parkingów, tylko tego, żeby można było dojechać do miasta. I reklamy na zewnątrz, o którym pani teraz wspomniała. I to są wszystko działania długofalowe. Także my bardzo chętnie, tylko my musimy mieć też od państwa. Ja też się nie spodziewam. I to nie da się w ciągu 3 tygodni zrobić. Ale oczywiście i szanowni państwo, ja sobie zdaję sprawę, że jeśli my zaczniemy promować Cieszyn i zaczniemy tutaj ściągać, akurat mamy tutaj pana Mariusza Chybiorza, którego wywołam sobie tak do tablicy, który ściąga tutaj do Cieszyna blogerów. Wiele różnych rzeczy się dzieje w Cieszynie. Jest pani Jola Dygoś, z którą wczoraj rozmawiałam na temat kina na granicy. Mamy fajne imprezy, tylko pani Jola wczoraj mówi, tylko jak będziesz się spotykać z przedsiębiorcami i z restauratorami, to powiedz im, że my działamy w ten sposób, że mamy co 2 godziny następny seans i jak ktoś im mówi, że dobrze, ale jedzenie będzie za 1,5 godziny albo za godzinę, to jest, my musimy być przygotowani na to, co się w Cieszynie dzieje. Ja ze swojej strony pierwsze decyzje, jakie były, to było wykonanie pełnego spisu wszystkich imprez, jakie będą w Cieszynie. Jeśli państwo nie wiecie, że my mamy taką czy inną imprezę, czy jest w teatrze coś, czy będzie się działo, czy będzie kino na granicy, w jakich godzinach będzie potrzeba otwartych tych waszych restauracji, czy też sklepów, czy barów, czy czegokolwiek, no to wy będziecie zamknięci. My mamy takie doświadczenia, w 1 stycznia przyszliśmy na pokaz naszych fajerwerków po raz ostatni, ale po tych fajerwerkach mnóstwo ludzi krążyło po mieście i nie miało gdzie usiąść, a chcieli pójść na herbatę, kawę, zjeść ciastko, gdzieś przebywać, natomiast od jednego do drugiego końca było zamknięte. Niewiele restauracji było otwartych. Ja wyciągam jakby
staram się wyciągnąć z tego wnioski i zaproponować Państwu coś. Ja mam dość energii, żeby zrobić w ciągu tych 2 tygodni taką kampanię. Widzieliście też kampanię, którą wyborczą, która była, więc dla mnie nie ma problemu rozwieszenie baneru w dziwnym miejscu, wysłanie informacji jednej, drugiej, trzeciej, dziesiątej każdego dnia, zaproponowanie ludziom, żeby przyszli, ale muszę mieć wasze zielone światło. Jesteście gotowi do tego, żeby razem pracować na to, żeby tą ulicę Głęboką wypromować, mimo że będziemy mieli problem z dojazdem. Zrobimy informacje na temat parkingów, gdzie można dojechać. Jeśli chodzi o transport do Cieszyna, to szanowni państwo, mamy pociąg z Katowic nawet. Ilu z państwa wie, że mamy 6 razy dziennie czy 5 razy dziennie pociąg bezpośrednio do Katowic z Cieszyna? Jesteśmy w stanie tu ściągnąć ludzi. Naprawdę, tylko musimy nad tym pracować. Jeśli państwo myślicie, że po 3 tygodniach nam się diametralnie zmieni, to oczywiście bzdura. Natomiast będzie miesiąc, drugi, trzeci i jak już teraz się nie podejmiemy tego, to naprawdę nam ta Głęboka umrze. Ja już tu się odwołuję do głosu ziemi cieszyńskiej. Natomiast to wszystko, myślę, zależy od nas. Ja jestem w stanie zaproponować kampanię promocyjną i naprawdę nad nią bardzo ostro popracować, żebyśmy do wakacji mieli ten Cieszyn w każdy możliwy sposób zaznaczony, zapromowany, widoczny, pojawiający się wszystkim, którzy będą na południe Polski zmierzać. Ja mam pytanie odnośnie tego jarmarku na rynku, bo to tak. Ja rozumiem, że to są budki miasta, tak? Tak. No to dlaczego ktoś nimi zarządza? To nie jest, ktoś nimi zarządza. Mamy przetarg w tej chwili na wynajem tych, na organizację tego jarmarku. Jest tak, że miasto ma do dyspozycji 12 budek i dotychczas praktyka była taka i na razie my ją podtrzymaliśmy tylko w stosunku do jarmarku wielkanocnego, że ogłosiliśmy przetarg na wynajem tych wszystkich budek i przetarg jest chyba w piątek. W piątek jest o 10, panie dyrektorze? To zawsze jest przedsiębiorca, który wygra w przetargu, tak? Każdy z państwa, każdy, który jest zainteresowany, może przystąpić do przetargu i wynająć wszystkie budki, ale musi mieć też z tyłu głowy świadomość i odpowiedzialność tego, żeby je zapełnić osobami handlującymi i asortymentem. Tak jest. Jeszcze raz, miasto nie jest organizatorem jarmarku w sensie stricto przedsiębiorczym, biznesowym, kupieckim. Miasto wynajmuje określoną przestrzeń rynku wraz z budkami. Osoba, która wygra przetarg, ma obowiązek zapełnienia tego klientami, tak? Kupiec dla po prostu miasta, to zależy, znaczy są różne modele. W Cieszynie był przyjęty model dotychczasowy taki i była umowa na rok. Myśmy, ale szanowni państwo, momencik, postanowiliśmy z panią burmistrz zorganizować przetarg na jarmark wielkanocny na dotychczasowych zasadach, nie na cały rok. Zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Jeśli nie będziemy z tego zadowoleni, zmienimy formułę tego. Natomiast na dzień dzisiejszy postanowiliśmy zrobić tak, jak jest dotychczas, tylko ograniczyć do jarmarku wielkanocnego. Tutaj miałem zgłoszenie. Ja mam taką sugestię, że może warto pomyśleć o tym, żeby nie osoba prywatna stawała do przetargu, ale ktoś, kto będzie mógł to zorganizować i zrobić, niekoniecznie, nie wiem, może jakieś stowarzyszenie. Tak, no mogą wszyscy startować do przetargu. Ale chodzi o to, żeby ten dochód szedł dla miasta, a nie dla osoby prywatnej. Tak uważam. No nie można powiedzieć, że ktoś inny też tego nie potrafi. Ja mam jeszcze jedno słowo bardziej do pani burmistrz odnośnie tego transportu, o którym tutaj była mowa. My mówimy o tym, że chcemy ściągnąć ludzi do Cieszyna, mówimy o tym, że chcemy ściągnąć turystów, że chcemy, żeby tutaj przyjechali ludzie z Katowic, bo mamy pociąg, ale dookoła mamy mnóstwo gmin i miejscowości,
gdzie przychodzi weekend i nie ma dojazdu. Ludzie wiedzą, w niedzielę nie ma autobusu, wszystkie gminy praktycznie są odcięte. Dlaczego Cieszyn ma być otwarty na wszystkich, ale nie na najbliższych sąsiadów? I to jest, myślę, że największy problem, bo ludzie wsiadają do samochodu, jeżdżą na jarmarki gdzieś dalej, bo wiedzą, że tak, tutaj po pierwsze do tej pory jarmark wyglądał tak, jak wyglądał, jeśli już nie będzie gdzie zaparkować, a gdyby chcieli przyjechać busem, to nie ma czym. Więc tu jakby i nie ma czym wrócić kompletnie. Więc tu ja myślę, że od tego chyba trzeba zacząć, że spróbować rozmów tutaj z transportem, niech oni spróbują przynajmniej na ten czas puścić to weekendowo, ale do tego musi być jeszcze kampania informacyjna. Mi jest żal po prostu wszystkich naszych sąsiadów i mieszkańców, że oni są odcięci od tego, od wszystkich imprez kulturalnych, bo oni nie mają jak dojechać. Więc jakby na własne życzenie stajemy się miastem zamkniętym na najbliższe sąsiedztwo, a otwieramy się na dalekie miasta i turystów z Polski. No tu pozwolę się nie zgodzić, bo na własne życzenie to raczej tak to nie wygląda. My, jak Państwo wiecie albo nie wiecie, z Haszlachem, ze Brzydowicami i z Goleszowem jeszcze nie, zawarliśmy porozumienia, gdzie nasze autobusy jeżdżą w te okoliczne, jeżdżą do Haszlacha, jeżdżą do Kaczyc. Także z tego, co my możemy zrobić, czyli nasz transport tutaj miejski, jesteśmy otwarci na jakiekolwiek propozycje. W tej chwili rozpoczęliśmy również rozmowy z Goleszowem, także to, co możemy obsłużyć swoimi własnymi środkami, owszem. Natomiast może Państwo wiecie, a może nie wiecie, za transport między gminami odpowiada powiat. I pani redaktor też była na spotkaniu i tak naprawdę ja się dwoma rękami podpisuję. My zrobiliśmy wszystko, miasto Cieszyn i mieszkańcy miasta wybudowali węzeł przesiadkowy, ale transportu nie zorganizujemy za powiat, więc no... Tutaj nie można z nimi zacząć jakiś rozmów. Ale my cały czas z nimi rozmawiamy, tylko na razie te pomysły powiat się zastanawia, powiat rozważa, powiat podpisuje umowy. Ja myślę, że dobrze się stało, że taka debata miała miejsce, natomiast no myślę, że trzeba naciskać na powiat i na pana starostę, żeby rzeczywiście tym sąsiednim gminom umożliwił dojazd do Cieszyna, bo my tego ze swoich środków nie zrobimy. Natomiast, szanowni Państwo, no, tak jak mówię, staramy się też, żeby tych miejsc parkingowych było coraz więcej. W tej chwili podjęliśmy taką decyzję i tuż z miesiąc temu przesuwamy stragany. Tutaj też chciałam zdementować plotki, nie likwidujemy targowiska miejskiego. Przesuwamy stragany w jednym kierunku, żeby na części targowiska umożliwić bezpłatny parking dla wszystkich. Więc na tym parkingu już można parkować swój samochód w każdy dzień, kiedy nie ma targu, czyli właściwie w każdy dzień tygodnia oprócz środy i soboty. Staramy się uruchomić wszystkie możliwe miejsca, a naprawdę jest ich trochę. Będziemy rozmawiać również z PKP w celu zwiększenia tych przejazdów, ilości przejazdów. Ze Brzydowic już w tej chwili został rozkład jazdy zmieniony i tak naprawdę dzieciaki mogą dojechać spokojnie na ósmą tutaj do Cieszyna. My też musimy patrzeć, że musimy się bardziej otworzyć na naszą młodzież, która i tak tutaj przyjeżdża i ona po południu nie ma gdzie tego czasu spędzić. My musimy patrzeć na to, że my mamy mnóstwo szkół średnich, gdzie ta młodzież powinna zostać przez te parę godzin jeszcze, zawsze zostaje, 2-3 godziny po zakończeniu swojej nauki. I to też są godziny od 16 do 18, od 15 do 17, także skupmy się na tym, co mamy, no nie rozwiążemy wszystkich problemów na raz, natomiast zróbmy jeden mały krok i spróbujmy zrobić coś w kwietniu. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Jeśli nam nie wyjdzie, to spotkamy się w połowie kwietnia, czy spotkamy się pod koniec kwietnia
i będziemy myśleć, czy zorganizujemy kolejne takie spotkanie, będziemy się zastanawiać, co zrobić więcej, żeby rzeczywiście te sklepy w Cieszynie, czy te restauracje w Cieszynie, które mamy w tej chwili, żeby się im lepiej wiodło. Mnie to leży na sercu i nam wszystkim leży na sercu. Tak samo Zamek Cieszyn, jak i jakakolwiek instytucja kultury w Cieszynie, COK, który chce być otwarty również popołudniami, który chce zaoferować swoje zajęcia, to jest wszystko po to, żeby rzeczywiście tych ludzi do centrum miasta przyciągnąć. I myślę, że w związku z tym, że w tej chwili mamy taki czas, jaki mamy i na pewno sobota, na pewno niedziela będzie dniem wolnym od pracy, nie będzie handlu, to przynajmniej tą sobotę zróbmy bardziej aktywną. Otwórzmy się trochę dłużej niż do godziny 13 czy 14. No mamy niedzielę wolną, ale jak chcemy ludzi tutaj ściągnąć, to sobota jest bardzo dobrym dniem na to, żeby zaproponować, przyjedźcie, spędźcie tutaj czas, mamy to, tamto, siamto. My będziemy pod tym kątem ustawiać też możliwości na przykład zwiedzania naszych jednostek kultury, na przykład zwiedzania teatru, na przykład zwiedzania imprez na Zamku Cieszyn, biblioteki. Natomiast no, my zrobimy ze swojej strony, jak ludzie nie będą mieli tego miejsca, żeby gdzieś zjeść czy nawet zrobić te zakupy, to nam się nie uda. No, miasto też samo z sobą nie może sobie tutaj organizować wszystkiego w mieście, więc musimy to zrobić razem i to jest moja propozycja na teraz. Zróbmy już teraz coś. Zróbmy pierwszy krok. Nie powiedzie nam się w jakimś zakresie, wyciągniemy z tego wnioski i będziemy szukać następnych rozwiązań. Ponieważ są dwa zgłoszenia, pozwólcie Państwo, że zwolnimy może przedstawicieli energetyki cieszyńskiej i wykonawcy, ponieważ jeśli nie ma do nich pytań, to nie chciałbym Państwa tutaj przetrzymywać, a widzę dwa zgłoszenia w dalszej dyskusji. Dzień dobry, Panie Michał Mielski. Cieszyńskie Kiermasze Świąteczne. Musicie Państwo wiedzieć, że impreza, którą organizujemy, ma dosyć długą historię. Już w przyszłym roku byłoby 30 lat. Przez ostatnie dwa lata korzystamy ze straganów miejskich. Przez pozostałe lata korzystaliśmy ze straganów naszych. Tak jak i Państwo, takim nam zmniejszają się obroty. Staramy się nie zapełniać straganów zbyt wielką ilością takich samych stoisk, żeby z Państwem nie konkurować. Jeżeli jest obóz wielkanocny, powiedzmy, jest jedno stoisko. Jeżeli jest Łąbki, jest jedno stoisko. Bo gdybyśmy takich stoisk mieli więcej, bylibyśmy bardzo silną konkurencją dla Państwa. Obecnie właściwie walczymy nie o to, żeby prowadzić ten kiermasz, bo może się Państwo zdziwią, ale sama organizacja jest deficytowa, dopłaca do tego, ale żeby ten kiermasz przetrwał. Wychodzę z takiego założenia, że to nie jest tak, że firma prywatna musi prowadzić to. Może to jak najbardziej prowadzić czy Dom Narodowy, czy może prowadzić to miasto. Tylko ten kiermasz musi przetrwać, bo my prawdopodobnie mamy najstarszy kiermasz w Polsce. Odniosę się do otwarcia sklepów po godzinie 17. Możemy, proszę Państwa, wszyscy jako handlowcy tutaj czekać na coś i umrzeć. ONZ szacuje, że to jest bardzo długi okres dla nas, bo jakby do końca wieku ludność Polski zmaleje o 42%. My to już widzimy teraz. Ludność Cieszyna maleje. Jeżeli nie zrobimy czegoś, żeby ściągnąć klientów spoza naszego regionu, albo zatrzymać dokładnie, wszyscy, proszę Państwa, nie będziemy mieli komu sprzedawać. 30 państw, jesteśmy w grupie 30 państw, na piątym miejscu, jeżeli chodzi o spadek ludności, 42%. Ciekawostką jest to, że w Czechach nie przewiduje się w tym okresie spadku
ludności, zatem też to może jest informacja dla was, że może to jest właśnie dobre dla nas, nie? Żeby jednak swoją usługę kierować w większym zakresie dla mieszkańców Czech. Jeżeli chodzi o kiermasz, wielokrotnie rozmawiałem z właścicielami sklepów, z tymi, którzy mają asortyment zbliżony do naszego, żeby po prostu do nas przyszli. Przez cały czas, przez te wszystkie lata byliśmy otwarci na przejmowanie nowych firm. Wiele firm przez ten kiermasz przewinęło się. Jedyne ograniczenia, jakie robiliśmy, to asortymentowe, bo również miasto takie ograniczenia w stosunku do nas stosowało. I teraz tak, kiermasz ma być wydarzeniem. Ja odpowiadam za sprawy handlowe, natomiast miasto zobowiązało się, że będzie uatrakcyjniać tą imprezę, proszę Państwa. Nasz budżet jest taki, a nie inny. My jesteśmy chyba jedynym kiermaszem w tak małym mieście, który organizuje i jeszcze płaci miasto. Zazwyczaj to jest tak, że to miasto kupuje imprezę, tak jak pan burmistrz mówił, za 100 tysięcy, powiedzmy 50, 100. Wtedy mamy imprezę bardzo fajną, tak? Bo przyjeżdżają wykonawcy, scena, ładne budki, ale przyjeżdżają też kupcy spoza Cieszyna, na przykład tutaj. Przyjechaliby spoza Cieszyna. Natomiast, proszę Państwa, u nas wszyscy są stąd. Tylko nieliczne firmy, które jakby nie chcą, znaczy stąd, to znaczy Cieszyn i okolice. Tylko naprawdę tam, gdzie są, gdzie jakiekolwiek wolne jeszcze stoiska są, ja Państwa serdecznie zapraszam. Jeżeli uda mi się wygrać przetarg, przyjdźcie do nas również. Sklepy do godziny 19. Szanowni Państwo, ja bym naprawdę chciał uniknąć teraz takiej debaty programowej, tak? Myślę, że został zasygnalizowany tutaj przez Pana też pewien problem. Każdy z Państwa to czuje bardzo indywidualnie, my również, tak? I moglibyśmy bardzo długo tutaj siedzieć i rozmawiać na ten temat. Tak. Jest pewna propozycja ze strony Pani Burmistrz i myślę, że by też wokół tego, żebyśmy się też obracali. Szanowni Państwo, to co? Spróbujemy? Ale konkretnie jak to ma wyglądać? Konkretnie będzie to wyglądać tak. W najbliższy piątek mamy rozstrzygnięcie konkursu na jarmarki. Ja też Państwa poinformuję, jakie stragany na jarmarki zostaną wynajęte i co będzie na tych straganach się znajdowało. Mam nadzieję, że będzie to przynajmniej w 50% coś do jedzenia i w jakieś tam ozdoby, coś choinkowego. My w tym czasie przygotujemy propozycję, co w tak, przepraszam, Wielkanocnego. My w tym czasie mamy kilka pomysłów, no nie chciałabym ich też teraz zdradzać, natomiast chcemy przygotować, powiedzmy, grę miejską, chcemy przygotować zdobienie dla dzieci tych pisanek, wszystkiego, co się tutaj może zmieścić w cokół, to nie ma problemu. Zaczniemy to promować już od poniedziałku. Natomiast jeśli Państwo macie jeszcze jakieś uwagi, ja bym bardzo chciała, żebyśmy rzeczywiście powiedzieli, że ten jarmark będzie, te dwie niedziele handlowe, które mamy do świąt, żeby były rzeczywiście handlowymi i żebym miała informację pewną, że sklepy będą otwarte od tej do tej godziny. Które sklepy będą otwarte? Jeśli ktoś z Państwa nie chce otwierać tego sklepu, to też, żeby dał nam znać, kto będzie, kto się włącza, kto się nie włącza, bo my też chcemy po kolei promować to, co będzie otwarte. Więc jeśli zgłaszać do pani Barbary Kubaszczyk Stelmach, do ratusza, do Wydziału Promocji. Tam będziemy zbierać te wszystkie informacje, a ja też zwrotnie do Państwa, jeśli pozwolicie, jeśli jesteście w stanie nam tutaj gdzieś napisać wasze numery telefonów,
albo je po prostu do tego ratusza, do pani Stelmach-Kubaszczyk przekazać, żebyśmy mogli się też kontaktować z państwem i pytać, czy ta czy inna, czy ten czy inny pomysł jest dla państwa ok. I będziemy w ten sposób intensywnie przez dwa najbliższe tygodnie pracować. Od 1 kwietnia my już będziemy mieli przygotowaną promocję tego, że rzeczywiście Głęboka, zapraszamy, kupujcie na Głębokiej. Jesteśmy otwarci do 19. Mamy takie i takie sklepy, takie i takie restauracje. Jeśli chcecie państwo jakąś akcję promocyjną przy okazji, przyjdź do nas, nie wiem, tam 5% zniżki, 10% zniżki. To ja też jestem otwarta na te pomysły. My państwu prześlemy informacje, co w ciągu tych 3 tygodni będzie się działo tutaj na rynku, w pobliżu rynku, w COK-u, w bibliotece. Myślę, że Zamek Cieszyn też się włączy w jakiś sposób. Mamy w tej chwili również informacje, że i w muzeum, i w teatrze będziemy mogli zaproponować zwiedzanie teatru. Te 3 tygodnie miałyby być takie intensywne, tak żebyśmy ludzi zaprosili do nas, do Cieszyna. Spróbujemy to zrobić jak najlepiej będziemy potrafili. Jak będziecie państwo widzieli, że coś nam jeszcze możecie podpowiedzieć, to ja jestem bardzo otwarta. Skupmy się na tym, żeby wykorzystać jak najlepiej te 3 tygodnie. Potem jest tak zwany samograj, o którym państwo pamiętajcie, czyli kino na granicy, gdzie będziemy widoczni praktycznie we wszystkich i telewizjach, i portalach internetowych i tak dalej. Wykorzystajmy to jak najlepiej. To jest początek maja. Myślę, że możemy już liczyć na taką pogodę, która nam pozwoli też zaprezentować miasto jak się da. A my będziemy dalsze akcje promocyjne prowadzić. Zobaczymy, co po tych 3 tygodniach, jakie państwo macie wnioski. I też o te wnioski bym bardzo prosiła. Jak wiecie, część z państwa kontaktuje się ze mną też przez czy to Messengera, czy moją stronę, czy fanpage. Na stronę miasta Cieszyn umieścimy informacje z numerem telefonu do pani Barbary Kubaszczyk. No i działamy. Głowa ma to do siebie, że przychodzą pewne pomysły. Nie uzgodniłem tego z panią burmistrz, ale myślę, że taka propozycja. Najpóźniej do poniedziałku mam propozycję, że trafi do państwa, że tak to powiem na gorąco, ankieta zaangażowania. Określimy pewne jakby nasze pomysły czy oczekiwania. Poprzez naszą panią Barbarę i Wydział Promocji rozniesiemy tę ankietę z prośbą o ewentualne wypełnienie, wskazanie pewnych sugestii i spróbujemy na podstawie tego państwa zaangażowania czy propozycji współpracy też już opracować taki kompleksowy pomysł na te 3 tygodnie. Żeby też państwa jakby nie ciągnąć do urzędu konkretnie, do danej osoby, spróbujemy to też odwrócić. Najpóźniej numer telefonu będzie na naszym fanpage'u Miasto Cieszyn i na cieszyn.pl. Chciałem pani burmistrz spytać, jak będzie wyglądała sprawa dostaw samochodowych po wykonaniu robót? Będzie wyglądała tak, jak wygląda teraz, czyli do godziny 11 i od godziny 17. To czemu o 9 rano blokady zakładają? O 9 rano są zakładane blokady, jeśli ktoś nie ma informacji, że jest to zaopatrzenie. Na rynek nie wjeżdżamy, powtarzam, w ogóle. Oprócz tych osób, które mają informacje, które mają wykupione, czy które mają dostarczać do sklepów swoje towary. Do 11 rynek jest wyłączony z ruchu. Jak to nie dojdzie do 11? Szanowni państwo, no szanujmy się. Jest rynek w Krakowie, też jest otwarte tylko do 9 i reszta po prostu musi to zrobić na wózku, na przykład. Ja jeszcze mam jedno pytanie też do pani takie. Na czas remontu mogłyby być parkingi za darmo, żeby biegnąć się, bo tutaj przyjechali. Szanowni państwo, ja cały czas powtarzam, że my chcemy jak najwięcej ludzi przygotować, przyzwyczaić do tego, że do miasta Cieszyn się nie wjeżdża. Jeśli musimy tutaj wjechać, to zróbmy to. Nie. Mi chodzi na przykład o parking na Placu Dominikańskim, na Placu Teatralnym, że na czas tych remontów po prostu, jak będą...
Ale niech mi pani powie, w jakim jak mogę celu. Pani mówić? Ja, szanowni państwo, to są naczynia połączone. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że w pewnych miejscach zwalniamy z opłat. Mamy samochody stałe przez cały dzień, a opłaty parkingowe powodują rotację. I teraz wyobraźmy, wyłączamy Plac Dominikański, nie ma parkowania. Nie mamy żadnego ruchu, żeby dane auto wyciągnąć. Co? Na ulicy Głębokiej, gdzie są tylko abonamenty, ja taki abonament posiadam, a ulica będzie zamknięta i będę płacić, i nie mam gdzie stanąć. Ale nawet jak pani ma otwartą ulicę Głęboką, to abonament nie gwarantuje w 100% miejsca. Ale jak jest miejsce wolne, czy IMS całkowicie wycięta? Szanowni państwo, naprawdę przekonajcie się, że w Cieszynie jest mnóstwo miejsc parkingowych i da się zaparkować. Ale abonament, który ja płacę miesięcznie, to jest chora suma, bo to jest 70 zł. Ale szanowna pani, no abonament jednak mimo wszystko nie powoduje, że pani ma prawo do parkowania gdzieś w tym miejscu. To nie jest wykup. Jest wolne, a ta ulica będzie całkowicie wycięta, tak? Nie będzie ulica całkowicie wycięta, będzie w określonym czasie określone fragmenty. Zdarzy się oczywiście w pamięci, że na wysokości pani działalności będzie ta ulica wyłączona, natomiast ona nie będzie w całości. Zaczynamy jakby przeciągać teraz, myślę, oczekiwania, propozycje. Nie zakończymy w ten sposób tego spotkania. Tak. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze przybycie. Myślę, że to jest pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie. Ja bardzo bym prosiła o tą informację, czy państwo się włączacie w tą naszą akcję, bo ja też muszę wiedzieć, czy promować, że rzeczywiście otwieramy do 19, czy nie otwieramy do 19, dobrze? Także jeśli mogę prosić o jakiś odzew na tą ankietę, próbujemy zrobić coś, żeby do Cieszyna ściągnąć ludzi, a mamy przed świętami, więc jest duża szansa, że nam się to uda. Bardzo dziękuję.